Samuel und das Haus Gottes. Samuel i dom Boży. Wir lesen im ersten Buch Samuel. Chcielibyśmy czytać z Księgi Samuela, pierwszej księgi. Kapitel 1. Rozdział 1. Vers 1. Od 1 do 8 wiersza. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Przepraszam. Pierwsza Samuela, pierwszy rozdział od 1 do 8 wiersza. Był pewien mąż z Ramy Sufita z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Eliu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Eliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Bevor wir uns mit diesen gelesenen Versen beschäftigen, zanim zajmiemy się tymi wierszami, któreśmy przeczytali, möchte ich einleitend zu unserem Thema vier Gedanken äußern. Chciałbym wypowiedzieć 4 myśli dla wprowadzenia nas do dzisiejszego tematu. Erstens, alles, was wir in Gottes Wort berichtet finden, sind Tatsachen. Wszystko, po pierwsze, wszystko, co znajdujemy w Słowie Bożym, to są fakty. Alles ist genauso geschehen, wie Gottes Wort es uns mitteilt. Wszystko stało się dokładnie tak, jak oznajmia nam Słowo Boże. Das macht dieses Buch zu einem besonderen Buch. I dlatego czyni to tę księgę księgą szczególną. Auch wenn uns eine Geschichte mitgeteilt ist, die vor tausenden von Jahren geschehen ist. Chociaż czytamy historie, które zdarzyły się może przed tysiącami lat, dann sind es Tatsachen, die genauso geschehen. To są to fakty, które dokładnie tak się działy. Das ist ein Unterschied zu Geschichtsbüchern, die Menschen geschrieben. To jest pierwsza różnica, która różni tę księgę od innych historycznych ksiąg ludzkich. Ich lese manches über die Geschichte der Länder, die ich bereise. Ja niekiedy czytam o historii krajów, przez które jeżdżę, które odwiedzam. Auch über euer Land, über Polen, welches eine sehr interessante Geschichte hat. Również o waszym kraju czytałem wiele różnych interesujących historii. Aber wenn ich so ein Buch lese, dann ist mir bewusst, dass der Schreiber das von seiner subjektiven Warte aus schreibt. Ale jeśli czytam takie książki, to jestem świadomy, że ocena tej historii napisanej przez danego autora jest oceną subiektywną.
Aber in der Bibel haben wir objektiven, göttlichen Bericht. Ale w Biblii mamy obiektywny, Boży opis. Der Glaube hält unerschütterlich fest an dieser Tatsache. I wiara opiera się niewzruszenie na tych faktach. Zweitens stehen wir im Alten Testament auf dem Boden des irdischen Volkes Gottes. Po drugie, w Starym Testamencie stoimy na podłożu ziemskiego narodu izraelskiego. Es handelt sich um das Zeitalter des Gesetzes. Chodzi tutaj o okres zakonu. Und da waren manche Dinge anders als in unserem Zeitalter, im christlichen Zeitalter, im Zeitalter der Gnade. I pewne rzeczy były inne niż w czasie obecnym, w czasie łaski. Was uns besonders auffällt in unseren Versen, die wir gelesen haben. To, co szczególnie nam podpada w tych wierszach, któreśmy przeczytali, ist, dass Elkana zwei Frauen hat. Jest na przykład to, że Elkana posiadał dwie żony. Das war von Gott nicht geplant, als er die Menschen schuf. Tego nie planował Bóg, kiedy stworzył pierwszych ludzi. Er sagt, der Mann wird seiner Frau Einzahl anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. I Bóg powiedział, że człowiek weźmie sobie jedną żonę w liczbie pojedynczej, a tych dwoje będą jednym ciałem. Aber unter der Nachsicht Gottes hat er gestattet, auf dem Boden des irdischen Volkes, dass Männer mehrere Frauen hatten. Ale z powodu tego, że Bóg dopuścił, stało się tak, że człowiek w późniejszym czasie miał dwie żony. Aber als dann vor 2000 Jahren der Sohn Gottes Mensch wurde. Ale przed 2000 lat, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, dann hat er klar gemacht, dass Gott im Zeitalter der Gnade das nicht mehr gestattet. To on jasno wyraził, że w czasie łaski to jest, tak nie jest, tak nie powinno być. Und dass die Ein-Ehe nach den Gedanken Gottes ist. I że jedno małżeństwo, małżeństwo jest według myśli Bożych. Drittens möchte ich den Hauptgedanken des Alten Testamentes vorstellen. Po trzecie, chciałbym główne myśli przedstawić, które dotyczą Starego Testamentu. Der Hauptgedanke des Alten Testamentes ist prophetisch. Te główne myśli Starego Testamentu to są proroctwa. Das überrascht euch vielleicht, aber es ist eine Tatsache. Może dziwicie się w tej chwili, ale to jest faktem. Dieses Buch hat zum Inhalt eine Person. Ta księga jest treścią o pewnej osobie. Es ist die Person des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Chodzi o osobę Pana Jezusa, Syna Bożego. Und dieser Sohn Gottes war noch nicht als Mensch geoffenbart. A Syn Boży nie był jeszcze w tym czasie objawiony, nie objawił się jako człowiek. Als das Alte Testament geschrieben worden ist. W czasie, kiedy Stary Testament był napisany. Und darum muss das Alte Testament hinleuchten auf die Person des Herrn Jesus. I Stary Testament dlatego był pewnym światłem na osobę Pana Jezusa. Wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale na przykład czytamy Vers 10 und 11. Wiersz 10 i 11. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 10 i 11 wiersz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas
wskazywał działający w nich duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Auch die Geschichte von Samuel spricht prophetisch vom Herrn Jesus. Również historia Samuela mówi proroczo o Panu Jezusie. Wie alle Schriften des Alten Testamentes. Tak jak też i inne pisma Starego Testamentu. Sie sprechen von den Leiden, die auf Christus kommen sollen. One mówią o cierpieniach, które miały przyjść na Pana Jezusa. Und von den Herrlichkeiten danach. Ale również o chwale, która miała potem nastąpić. Aber viertens hat das Alte Testament auch eine wichtige Anwendung auf uns. Ale po czwarte, Stary Testament ma również pewne odniesienie do nas. Wir lesen einen Vers im Römerbrief. Przeczytajmy jeden wiersz z listu do Rzymian. Kapitel 15. Rozdział 15. Römer 15, Vers 4. Rozdział 15, wiersz 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Die Geschichte von Samuel ist sehr belehrend für uns Gläubige heute. Ta historia Samuela jest bardzo pouczająca dla nas chrześcijan dzisiaj. Und wir möchten besonders heute und morgen diese Anwendung auf uns vorstellen. I chcielibyśmy właśnie dzisiaj i jutro to odniesienie dla nas przedstawić, tym się zająć. Natürlich müssen wir dabei aufpassen auf unsere Fantasie. Oczywiście musimy tutaj zwrócić uwagę na naszą fantazję. Man darf nicht mit menschlicher Fantasie das Wort Gottes auslegen. Bo nie można przecież wykładać Słowo Boże używając ludzkiej fantazji. Damit man das Alte Testament richtig auf uns anwenden kann. Ale żeby właśnie Stary Testament dla nas dobrze zastosować, ist es nötig, die Lehre des Neuen Testamentes gut zu kennen. Jest ważne, aby dobrze znać prawdy Nowego Testamentu. Und die Anwendung, die wir machen aus dem Alten Testament, i te odniesienie, które my bierzemy ze Starego Testamentu, muss übereinstimmen mit der Lehre des Neuen Testamentes. Musi być zgodne z nauką Nowego Testamentu. Es ist schon gesagt worden, dass das die Geschichten des Alten Testamentes, już zostało powiedziane, że te historie starotestamentowe, ein Bilderbuch ist für die Lehre des Neuen Testaments, są obrazem czy księgą obrazową dla nauki Nowego Testamentu. Und wenn wir jetzt heute und morgen 1 Samuel Kapitel 1 bis Kapitel 3 vor uns haben, i kiedy teraz chcemy mieć przed sobą te rozdziały z pierwszej księgi Samuela, rozdziały od pierwszego do trzeciego, dann werden wir besonders zwei Anwendungsbereiche für uns finden. To chcielibyśmy zastosować dwa takie obszary dla siebie. Erstens eine wichtige Anwendung auf das christliche Heim, das Haus der Gläubigen. Czyli pierwsze jest to zastosowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego domu. Und zweitens auf das Zusammenkommen als Versammlung an einem Ort. A drugie, zgromadzanie się jako zgromadzenie na pewnym miejscu. Für diese zwei Bereiche werden wir wichtige Anwendungen in unserem Text, in dieser Geschichte haben. I dla tych dwóch obszarów jesteśmy w stanie znaleźć w tej historii wiele możemy znaleźć. Heute in der ersten Stunde haben wir Elkana, der Vater
von Samuel vor uns. W tej chwili mamy przed sobą Elkanę, który jest, będzie ojcem Samuela. Die Namen in der Bibel haben oft eine besondere geistliche Bedeutung. Imiona Biblii mają bardzo często bardzo ważne duchowe znaczenie. Und so bedeutet Elkana zwei Dinge. I właśnie to imię Elkana wyraża dwie rzeczy. Erstens bedeutet es, der Herr hat geschaffen. Po pierwsze, oznacza ono Pan uczynił, stworzył. Wenn wir als Väter ein gläubiges, gottesfürchtiges Haus haben, jeśli my jako ojcowie mamy bogobojny, wierzący dom, und wenn es irgendetwas Gutes gibt in unseren Häusern, i jeśli cośkolwiek zdarzy się dobrego w naszych domach, dann ist es die Gnade des Herrn, der es geschaffen hat. To jest to tylko łaska Pana, który to uczynił. Das ist die erste wichtige Belehrung. I to jest pierwsze ważne pouczenie. In einem der Stufenlieder in den Psalmen steht, w jednym z psalmów, no stopni, bo u nas to inaczej, pielgrzymcze psalmy. Wenn Gott nicht das Haus baut, vergeblich arbeiten die Bauleute. Jest napisane, że jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczy. Wir sagen es auch ganz persönlich. My mówimy to bardzo osobiście. Wenn es irgendetwas Gutes gibt in meiner Familie, że jeżeli cośkolwiek dobrego jest w mojej rodzinie, dann ist es nichts als die Gnade Gottes. To nie jest to nic innego, jak tylko łaska Boża. Aber Elkana bedeutet etwas Zweites noch. Ale to imię Elkana oznacza jeszcze coś innego. Es bedeutet, der Herr hat Besitz genommen. Pan to oznacza Pan wziął to w posiadanie. Das ist etwas Zweites für unsere Häuser, für unsere Familien. To jest coś drugiego, co jest ważne dla naszych domów, naszych rodzin. Es gibt nicht nur die Tatsache, dass der Herr wirkt in gläubigen Familien. Nie tylko jest to faktem, że Pan działa w naszych rodzinach. Und wir sind sehr dankbar, wenn der Herr wirkt bei unseren Kindern. Jesteśmy wdzięczni, jeśli Pan rzeczywiście działa wśród naszych dzieci. Aber es kommt eine zweite Frage in unseren Herzen auf. Ale jeszcze w naszych sercach występuje drugie pytanie. Fühlt der Herr sich wohl in meinem Haus, in meiner Familie? Czy Pan czuje się dobrze w moim domu i w mojej rodzinie? Wenn wir den Herrn Jesus betrachten, wie er hier auf Erden ging, kiedy rozważamy życie Pana Jezusa w momencie, kiedy On był tu na ziemi, wie es uns berichtet wird in den Evangelien, tak jak jest nam to oznajmione w Ewangeliach, dann sehen wir, wie der Herr Jesus an vielen Orten wirkte. To czytamy, że Pan Jezus działał na wielu miejscach. Gott ist in seinem Wirken souverän. I zauważamy, że Bóg jest suwerenny w swoich czynach. Aber es gab einen Ort, wo der Herr Jesus sich wohl fühlte. Ale było pewne miejsce, gdzie Pan Jezus czuł się bardzo dobrze. Das war in Betanien. To było w Betanii. Er wirkte auf dem Berg, am See. On działał na górze, na morzu. Er wirkte in Häusern von Pharisäern. On działał również w domach faryzeuszów. Er wirkte auch im Tempel. On również działał w świątyni. Aber wohl fühlte er sich in Betanie. Ale dobrze to czuł on się w Betanii. Es geht in Bezug auf unsere Familien nicht nur um die Frage, wirkt der Herr in meinem Haus? Nie chodzi więc jedynie o to, czy Pan działa w moim domu, czyni coś? Sondern
fragen wir uns, würde der Herr Jesus sich wohl fühlen in meinem Haus? Ale musimy się również pytać, czy Pan czuje się dobrze w moim domu? Das ist die erste Belehrung von Elkana. I to jest pierwsze pouczenie, które możemy wziąć od Elkany. Aber dann wird uns berichtet, dass ein Sohn Jerohams ist. Ale czytamy również, że on był synem Jerohama. Und wir gehen zu seiner Abstammung in 1. Chronika, Kapitel 6. I chcielibyśmy zerknąć do jego rodu, do księgi, pierwszej księgi Kronik, rozdział 6. In 1. Chronika 6, Vers 18 und 19. Pierwsza księga Kronik, rozdział 6, wiersz 18 i 19. Stawali oni do służby wraz ze swoimi synami spośród synów Kehata. Śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela, syna Elkany, syna Jerohama, syna Eliela, syna Toacha. Und noch Vers 23. 23. 23. I 23. Syna Jischara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. An diesem Stammbaum sehen wir, dass aus dem Stamm Levi war. W tym rodowodzie zauważamy, że ten mąż pochodził z rodu Lewiego. Im Stamm Levi gab es zweierlei Menschen. W tym rodzie byli ludzie dwojakiego rodzaju. Es gab die priesterliche Familie. Była tam rodzina kapłańska. Und zu der gehörte Elkana nicht und Samuel. I Samuel oraz Elkana do niej nie należeli. Aber gehörte zu den Leviten. Ale on należał do Lewitów. War nicht aus priesterlichem Geschlecht. On nie był z rodu kapłańskiego. Aber war aus dem Stamm der Leviten. Ale był jednak z tego rodu Lewiego. Plemienia. Und die Leviten hatten Dienst am Haus Gottes. A Lewici sprawowali w Domu Bożym pewną służbę. Und da sehen wir die zweite Seite von Elkana. I teraz oglądamy tą drugą stronę od Elkany. Wünschte nicht nur eine gottesfürchtige Familie zu haben. Że on nie życzył sobie tylko mieć bogobojną rodzinę, sondern wollte dienen am Haus Gottes. Ale on życzył sobie też tego, aby służyć w Domu Bożym. Wenn wir uns mit den Leviten beschäftigen im Worte Gottes, kiedy zajmujemy się rodem Lewiego w Słowie Bożym, dann gab es drei wichtige Familien. To zauważamy tam trzy bardzo ważne rodziny. Es gab die Familie, die von Merari abstammte, die Merariter. Pierwszy ród to jest od Merariego, Merarici. Sie hatten die Aufgabe, die Balken und Bretter des Hauses Gottes durch die Wüste zu transportieren. Zadaniem ich było to, aby transportować wszystkie deski, belki, z których był zbudowany przybytek. Ich hoffe, dass ihr alle gut kennt das Zelt der Zusammenkunft, wie es in der Wüste aufgerichtet worden ist. Ja myślę, że wszyscy znamy dokładnie budowę tego namiotu zgromadzenia, który był budowany na pustyni. Da gab es Balken und Bretter. Były tam różne słupy i deski. Sie sprechen von den Grundsätzen des Hauses Gottes. A one mówią nam o zasadach, podstawach Domu Bożego. Wenn es um den Platz des Zusammenkommens als Versammlung geht, jeżeli chodzi o zasady zgromadzania się, czy zasady Domu Bożego, dann gibt es göttliche, biblische Grundsätze. To na ten temat znajdujemy biblijne, Boże zasady, die wir beauftragt sind festzuhalten, zu bewahren,
których powinniśmy się mocno trzymać i które powinniśmy zachowywać. Wir dürfen nicht einen Millimeter von den göttlichen Grundsätzen abweichen. I nie powinniśmy odstawać od tych zasad nawet o milimetr. Aber dann gab es die Familie der Gersoniter. Ale później widzimy drugi ród, to są Gerszonici. Sie haben die Stoffteile der Hütte transportiert. Oni znowu transportowali wszystkie materiały. Die Stoffteile sprechen von den sittlichen Eigenschaften. Te materiały mówią o moralnych cechach, die da gezeigt werden in Verbindung mit dem Platz des Zusammenkommens. Które są związane właśnie z tym miejscem wspólnego zgromadzania się. Es geht nicht nur darum, was wir festhalten. Nie tylko chodzi o to, jak, co my, czego się mocno trzymamy. Es geht auch um die Frage, wie wir es festhalten. Ale również ważne jest, jak my te zasady zachowujemy, w jaki sposób. Das zeigen uns die Gersoniter. I o tym mówią nam Gerszonici. Aber Elkana und Samuel waren aus der Familie der Kehatiter. Ale akurat Elkana i Samuel pochodzili z tego rodu Kehatytów. Und die Kehatiter durften die Geräte des Hauses Gottes transportieren. A ten ród z kolei miał za zadanie transportować wszystkie przybory, naczynia, które były w przybytku. Und alle Geräte des Hauses Gottes sprechen von der Person des Herrn Jesus. A wszystkie te naczynia i przybory mówią o osobie Pana Jezusa. Und das dürfen wir nie vergessen im Zusammenkommen als Versammlung. I o tym nigdy nie możemy zapominać, kiedy jesteśmy zgromadzeni jako zgromadzenie. Wenn wir auch die göttlichen Grundsätze festhalten, jeżeli zachowujemy te Boże zasady, versammeln wir uns nicht um Grundsätze, sondern um eine Person. To nie zgromadzamy się z powodu tych zasad, ale z powodu osoby. Um die herrliche Person des Herrn Jesus. Wokół tej wspaniałej osoby Pana Jezusa. Merari spricht vom was? Merari mówi o co? Gerson spricht vom wie? Gerson mówi, jak się zgromadzamy. Und Kehat spricht von wer? A Kehatyci mówią, z kim się, do kogo się zgromadzamy. Das sind drei wichtige Fragen. To są trzy ważne pytania, die wir haben müssen im Zusammenkommen als Versammlung, które musimy mieć przed oczami jako zgromadzenie. Was halten wir fest? Co, czego się trzymamy? Wie halten wir es fest? Jak my zachowujemy te zasady? Und um welche herrliche Person versammeln wir uns? I wokół jakiej chwalebnej osoby się zgromadzamy? Das wird uns im Bild von Elkana gezeigt, der ein Sohn Kehats war. I to pokazane jest nam w osobie Elkany, który pochodził z rodu Kehatytów. Dieser Elkana hatte also zwei Frauen. Ten Elkana więc, jak żeśmy już wspomnieli, miał dwie żony. Sie sprechen von zwei Grundsätzen in glaubenden Familien, in gläubigen Familien. One przedstawiają nam dwie zasady, które występują w wierzącej rodzinie. Peninna spricht von menschlicher Weisheit und Schönheit. Ta Penina mówi o ludzkiej mądrości i ludzkiej piękności. Peninna heißt Koralle. Penina oznacza korale. Menschliche Schönheit und Weisheit. Czyli ludzka mądrość i ludzka piękność. Hanna spricht davon, dass sie keine Kinder hatte. Anna, przez to, że ona nie miała dzieci, von Kraftlosigkeit,
Mówi o bezsilności. Und zweitens bedeutet Hanna Gnade. Ale również to imię Anna oznacza łaska. Und es besteht die Frage, wie steht es in unseren Familien? I teraz zachodzi pytanie, jak te rzeczy wyglądają w naszych rodzinach. Geht es in unseren Häusern um menschliche Schönheit und Weisheit? Czy w naszych rodzinach na pierwszym miejscu myśli się o ludzkiej mądrości i piękności? Und wir lernen von Penina, dass das etwas hervorbringt. I zauważamy i uczymy się od Peniny, że ona coś też przynosiła czy czyniła. Penina hatte Kinder. Ona miała dzieci. Es ist etwas hervorgekommen aus ihr. To jest coś, co ona, co z niej wyszło. Aber diese Kinder waren wertlos für die Sache Gottes. Ale dzieci te nie miały wartości dla sprawy Bożej. Was kommt in unseren Familien hervor? A co w naszych rodzinach, co wychodzi z naszych rodzin? Wenn menschliche Weisheit und Schönheit die Triebfeder oder die Quelle ist, jeżeli źródłem jest ludzka mądrość i piękność, jeśli to jest podstawą wszystkiego, dann wird in unseren Familien etwas hervorkommen. To oczywiście z naszych rodzin coś wyjdzie, wyrośnie. Aber es ist nicht brauchbar für die Sache des Herrn. Ale tego nie można będzie użyć dla sprawy Pana. Aber Hanna spricht von Kraftlosigkeit. Ale Anna mówi o bezsilności. Hanna hatte keine Kinder. Gdyż Anna nie miała dzieci. Und das zeigt uns, was wir sind von Natur. I to pokazuje nam, czym my jesteśmy z natury. Dass wir sagen mit Römer 7, że możemy powiedzieć wraz z listem do Rzymian, 7 rozdział. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ja wiem, że we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka nic dobrego. Oder wie unser Herr Jesus gesagt hat, als er auf Erden war. Albo jak Pan Jezus powiedział, będąc na ziemi, das Fleisch nützt nichts. Że ciało do niczego nie pomaga. Ist das die tiefe Überzeugung unserer Herzen in unseren Familien? Czy jest to głębokim przeświadczeniem w naszych serc i w naszych rodzinach? Und wenn das Tatsache ist im Leben von gläubigen Eltern, a jeśli to jest faktem w życiu wierzących rodziców, dann vermag die Gnade Gottes etwas in solchen Häusern hervorzubringen. To dopiero wtedy łaska Boża może coś wywieść z tych rodzin, z takich rodzin. Wir werden das noch sehen, wenn wir weiter die Geschichte betrachten an diesen zwei Tagen. Będziemy to oglądać, kiedy przy rozważaniu tej historii dalej. In Vers 3 sehen wir, dass Elkana eine gewohnheitsmäßige Beziehung zum Haus Gottes hat. W wierszu trzecim zauważamy, że Elkana miał pewien związek dla spraw Bożych, czy zajmował się sprawami Bożymi. Er ging von Jahr zu Jahr, oder wie steht es bei euch? On, Jahr zu Jahr. On udawał się corocznie ze swego miasta. Wie wichtig ist das in unseren Familien? Jak ważne jest, aby w naszych rodzinach, dass wir gewohnheitsmäßig zu den Zusammenkünften als Versammlung gehen. Jest to, abyśmy regularnie uczęszczali na społeczne zgromadzenia. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein in unserem Leben. To powinno być rzeczą oczywistą w naszym życiu. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein für unsere Kinder. To powinno być coś, czymś oczywistym dla naszych dzieci. Wenn die Versammlung zusammenkommt, geht man hin. Że jeżeli zgromadzenie miejscowe się zgromadza, to się idzie na to miejsce. Zum zusammenkommen, zum Brotbrechen. Idzie się na to miejsce, gdzie obchodzone jest łamanie chleba. Zum zusammenkommen, zur Wortverkündigung. Że idzie się na to miejsce, gdzie zwiastowane jest Słowo Boże. Zum zusammenkommen, zum Gebet. I idzie się na to miejsce, gdzie się wierzący modlą. Das ist eine gesegnete Gewohnheit
für eine gläubige Familie. Jest to błogosławione przyzwyczajenie dla wierzącej rodziny. Elkana und seine Familie geht Jahr für Jahr zum Haus Gottes. I widzimy, że Elkana corocznie szedł na to miejsce, aby złożyć ofiary. Und der höchste Dienst im Zusammenkommen als Versammlung ist Anbetung. A tą najważniejszą służbą, którą czynimy w zgromadzeniu, to jest uwielbienie. Steht hier in Vers 3. Czytamy, jest to napisane w wierszu trzecim. Um den Herrn der Herrscharen anzubeten. Aby złożyć pokłon Panu Zastępów. Das ist die höchste Aufgabe auch heute für glaubende Menschen. Jest to również tym najważniejszym zadaniem dla wierzących mężów. Das ist keine Erfindung von Brüdern. To nie jest żadnym wynalazkiem braci, sondern es ist eine klare Tatsache des Wortes Gottes. Jest to wyraźny fakt, o którym czytamy w Słowie Bożym. Glaubende Menschen haben verschiedene Aufgaben. Wierzący mężowie mają poza tym różne zadania. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Mamy jednym z zadań jest to, aby rozpowszechniać Ewangelię. Wir haben die Aufgabe, Gläubigen im Hirtendienst zu helfen, sie zu besuchen. Innym zadaniem jest to, aby sprawować służbę pasterską i odwiedzać wierzących. Aber die höchste Aufgabe ist Gott anzubeten. Ale tym najważniejszym, największym zadaniem jest to, aby uwielbiać Boga. Ich will das begründen. Chciałbym to uzasadnić. Anbetung ist ein ewiger Dienst, ein himmlischer Dienst. To uwielbianie jest służbą odwieczną i świętą. Der Dienst im Evangelium geht zu Ende, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung. Ta służba Ewangelii zakończy się w momencie, kiedy Pan Jezus zachwyci nas. Dann braucht es auch keinen Hirtendienst mehr für Gläubige. Wtedy oczywiście również nie będzie potrzebna służba pasterska. Aber wir werden den Herrn Jesus anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ale uwielbiać będziemy Pana Jezusa na wieki, od wieków aż na wieki. Alle zusammenkommen als Versammlung sind wichtig. Wszystkie rodzaje zgromadzeń są bardzo ważne. Aber der höchste Charakter hat das Zusammenkommen zum Brotbrechen. Ale tym najważniejszym ze zgromadzeń jest to, kiedy zgromadzamy się do łamania chleba. Elkana opferte. Elkana, czytamy, ofiarował. Und wir erkennen aus diesem Bericht, dass es ein Friedensopfer war, das er brachte. I z tego tekstu zauważamy, że była to ofiara spokojna. Weil er seinen Frauen und seinen Leuten Stücke gab davon. Gdyż on z tej ofiary dał swoim żonom i ludziom pewne działy. Nur vom Friedensopfer durften Leute aus dem Volk Gottes essen, die keine Priester waren. I właśnie tylko z tej ofiary mogli jeść ludzie jako z jedynej, jedynie z tej ofiary. Das Friedensopfer spricht im Bilde vom Tisch des Herrn. A ta ofiara spokojna w obrazie właśnie mówi nam o stole pańskim. Wie er uns gezeigt wird in 1. Korinther 10. O stole pańskim, który pokazany jest nam w pierwszym liście do Koryntian, 10. rozdział. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, jeśli zgromadzamy się na łamanie chleba, dann nehmen wir das Mahl des Herrn. To wtedy bierzemy wieczerzę pańską. Das wird uns berichtet in 1. Korinther 11. To jest nam, o tym jest mowa w liście do Koryntian 11 rozdziale. Und der große Gedanke dabei ist Gedächtnis. A tą bardzo ważną myślą, która jest tam zawarta, jest pamiątka. Wir denken anbetend an den Herrn Jesus und sein Opfer auf Golgatha. Bo my uwielbiając myślimy o tym dziele Pana Jezusa
które on uczynił na Golgocie. Dieses tut zu meinem Gedächtnis, hat der Herr uns gesagt. Pan Jezus przecież nam powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Vielleicht gibt es Gläubige heute hier in diesem Raum. Może i w tym pomieszczeniu są dzisiaj wierzący, die noch nicht teilnehmen am Brotbrechen, którzy nie biorą udziału przy łamaniu chleba. Dann sagt dir der Herr heute, to Pan mówi tobie dzisiaj, tu dies zu meinem Gedächtnis. Czyń to na moją pamiątkę. Das Mal des Herrn spricht vom Gedächtnis an den Herrn. Bo ta pamiątka Pana mówi o, mówi nam o nim, wskazuje na niego. Der Tisch des Herrn spricht von Gemeinschaft. Natomiast stół pański mówi o społeczności. Das Mal des Herrn ist gleichsam auf dem Tisch des Herrn. Ta wieczerza pańska znajduje się na stole pańskim. Ich hoffe, dass ihr für euch alle klar ist, dass der Tisch des Herrn nicht ein Möbelstück ist. I jestem przekonany, że rozumiecie to, że ten stół pański to nie jest mebel, który mamy przed sobą. Der Tisch des Herrn ist ein göttlicher Grundsatz. Bo ten stół pański jest Bożą zasadą. Auf welchem die Gemeinschaft ausgeübt wird im Zusammenkommen als Versammlung. Na którym, czy przy którym wyrażamy społeczność, kiedy zgromadzamy się jako, jako zbór. Da hat uns Gott in seinem Wort göttliche Grundsätze mitgeteilt. I Bóg oznajmił nam te Boże zasady w tym przypadku. Wir sprechen auch so und ich will ein Beispiel zeigen. My również mówimy w ten sposób i chciałbym przykład pewien przedstawić. Ihr wisst, habe ich eine große Familie. Wy wiecie, że mam dosyć liczną rodzinę. Und es gibt da einen großen Tisch in der Schweiz, der Tisch von Max Billet. I jeden z dużych stołów, które są w Szwajcarii, to jest stół należący do Maxa Billetera. Und da gibt es Grundsätze von Max Billet an diesem Tisch. I przy tym stole obowiązują pewne zasady, które ustalił Max Billeter. Niemand fängt an zu essen, bevor wir gedankt haben dem Herrn. Po pierwsze, nikt nie śmie i zacząć jedzenia, jeśli nie jest, jeśli się nie podziękowało za nie. Und niemand geht vom Tisch, bevor wir nicht das Wort gelesen haben. I nikt nie odchodzi od stołu, zanim nie przeczyta się Słowa Bożego. Das sind die Grundsätze des Tisches von Max Billet. To są zasady, które obowiązują przy stole należącym do Maxa Billetera. Manchmal essen wir in der Küche. I kiedy jemy w kuchni? Wenn hoher Besuch da ist, essen wir im Wohnzimmer. Jeśli jest jakiś, jakieś znamienite odwiedziny mamy, to jemy wenn, wtedy w pokoju gościnnym. Und wenn es ganz heiß ist, essen wir unter einer großen Linde, einem großen Baum. A jeśli jest bardzo gorąco, to jemy pod dużą lipą, która akurat tam jest. Und wenn viel Besuch da ist, haben wir zwei oder drei Tische. A jeśli goście odwiedzą nas licznie, to mamy dwa albo trzy stoły. Aber an allen diesen Tischen gilt ein und derselbe Grundsatz. Ale na wszystkich tych stołach obowiązują te same zasady. Und so ist es auch mit dem Tisch des Herrn. I tak samo jest z tym stołem pańskim. Gewohnheiten und Mentalitäten in den Ländern sind verschieden. Przyzwyczajenia i mentalność narodów jest różna. Aber der Grundsatz des Tisches des Herrn ist in jedem Land gleich. Ale zasada stołu pańskiego jest w każdym kraju taka sama. Und wir sind aufgerufen, an diesem Grundsatz festzuhalten. I my jesteśmy powołani, aby mocno trzymać się tej zasady. Nichts davon wegnehmen und nichts hinzufügen. Nic od niej odejmować i niczego do niej nie dodawać. Beim Friedensopfer geht es also um Gemeinschaft. A więc przy tej ofierze spokojnej chodzi o społeczność. Sie geben, Elkana gibt den seinen Stücke des Friedensopfers. I widzimy tutaj, że Elkana daje działy swoim ludziom. Wir gehen zu
Chcielibyśmy przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10. Wiersz 16. To jest die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Czytamy tutaj o społeczności z Panem Jezusem. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Wir drücken Gemeinschaft aus am Tisch des Herrn mit dem Herrn Jesus. My przy stole Pańskim wyrażamy społeczność z Panem Jezusem. Aber dann kommt Vers 17. Ale potem przychodzi wiersz 17. Ponieważ jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Wir drücken auch Gemeinschaft aus untereinander. My wyrażamy również społeczność między sobą. Davon sprechen im Bilde diese Stücke des Friedensopfers. I o tym właśnie mówią nam w obrazie te części, o te działy ofiary spokojnej. Hanna gibt er ein doppeltes Stück. A Anna, zauważamy, otrzymuje podwójny dział. Es wird uns berichtet, weil er sie liebt. Jest o tym powiedziane, że tak się działo, ponieważ on Elkana ją miłował. Aber es liegt noch eine tiefe geistliche Bedeutung darin. Ale w tym leży również głębokie duchowe pouczenie. Hanna hat im Bild gut verstanden den Grundsatz des Tisches des Herrn. Bo Anna rozumiała tę zasadę stołu pańskiego, ukrytą zasadę. Es ist von ganz großer Bedeutung, wenn Schwestern den Grundsatz des Tisches des Herrn erkannt haben in ihrem Herzen. Jest bardzo ważne, jeśli siostry w swoich sercach również rozumieją dokładnie tę zasadę stołu pańskiego. Dass wir diesen Grundsatz alle von Herzen akzeptieren. Jeśli wszyscy z serca akceptujemy tę zasadę, man kann etwas respektieren, można coś respektować, aber man akzeptiert es nicht. Ale można czegoś nie akceptować. Aber der Herr möchte nicht nur, dass wir diesen Grundsatz respektieren. Ale Panu zależy nie tylko na tym, abyśmy respektowali tę zasadę, sondern dass wir ihn akzeptieren in unseren Herzen. Ale abyśmy również ją akceptowali w swoich sercach. Aber dieses ist verbunden mit Kränkung. Hier. To jest związane z... Vers 6. Die Widersacherin kränkte sie. Jest to związane z przykrościami? Z tymi upokorzeniami, które ona doznawała od tej drugiej żony. Od przeciwniczki. Niedługo wyjaśnimy to słowo. Wenn Gläubige wünschen den gemeinsamen Weg in Gehorsam zum Wort Gottes zu gehen. Jeśli wierzący życzą sobie to, aby iść w posłuszeństwie według zasad Słowa Bożego und festhalten an der Wahrheit des Wortes Gottes, i mocno trwać w tych zasadach Słowa Bożego, dann ist das mit Schmach verbunden. To jest to związane z pohańbieniem, które się znosi. Ich möchte eure Gedanken richten nach Hebräer 13. Chciałbym, abyśmy skierowali nasze myśli do 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Wo wir aufgefordert werden, aus allen religiösen Vereinigungen herauszugehen. Gdzie jesteśmy wzywani do tego, aby wyjść z tych wszystkich religijnych systemów. Lasst uns zu ihm, zum Herrn Jesus, hinausgehen. Wyjdźmy do Niego, za obóz. Und dann kommt noch eine zu, ein Satz. A potem, seine Schmach tragen. A potem jeszcze jest dodane, znosząc jego pohańbienie. Dieser Weg gemeinsamen Gehorsams ist verbunden mit Verachtung
von solchen, die das nicht tun. To wspólne posłuszeństwo i kroczenie drogą posłuszeństwa jest związane z pogardą przez tych wszystkich, którzy tego nie akceptują. Und jetzt sehen wir etwas Schönes von Elkana. A teraz widzimy coś pięknego u Elkany. Es ist eine wichtige Sache für jeden gläubigen Ehemann. Jest to bardzo ważne dla każdego małżonka. Hanna weinte. Anna płakała. Und Elkana hat das gemerkt. I Elkana zauważył to. Das gar nicht so selbstverständlich. To wcale nie jest takie oczywiste. Es gibt Ehemänner, die merken gar nichts. Są mężowie, którzy w ogóle nic nie zauważają. Wenn ihre Frauen ein Problem haben. Jeśli ich żony mają jakiś problem. Wenn ihre Frauen weinen. Jeśli ich żony płaczą. Das lässt viele Ehemänner kalt. To wtedy wielu mężów jest zimnych na to wszystko. Aber nicht so bei Elkana. Ale nie było tak w przypadku Elkany. Er hat es gemerkt. On to zauważył. Und er versuchte sie zu trösten. I on próbował jej przyjść z pomocą i pocieszyć ją. Da ist er ein Vorbild für jeden gläubigen Ehemann. I to jest przykład dla każdego wierzącego męża. Er kann seiner Frau das Problem nicht lösen. On nie mógł rozwiązać problemu swojej żony. Das muss ein anderer tun. To musiał uczynić ktoś inny. Aber er versucht sie zu trösten. Ale on próbował ją pocieszyć. Darin ist Elkana ein Vorbild für jeden gläubigen Ehemann. I dlatego Elkana jest w tym przypadku przykładem dla każdego wierzącego małżonka. Und jetzt wollen wir uns mit Hanna, der Mutter von Samuel, beschäftigen. A teraz chcielibyśmy się zająć Anną, czyli matką Samuela. Aber zuerst ist eine Pause angesetzt. Ale najpierw zrobimy przerwę. A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną i rzekł do niej: Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: Nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o coś go prosiła. Ona zaś rzekła: Oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia, wcześnie rano, pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Hanna, die Mutter von Samuel. Anna, matka Samuela.
Zuerst in unserem Text, in Vers 9, finden wir den Hohepriester Eli. Najpierw w tym rozważanym tekście, w 9 wierszu, znajdujemy kapłana Heliego. Er spricht im Bild von zwei Dingen. On w obrazie mówi nam o dwóch rzeczach. Erstens spricht er vom Hohepriestertum unseres Herrn Jesus Christus. Po pierwsze, mówi nam o tym kapłaństwie sprawowanym przez Pana Jezusa. Unser Herr Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt. Pan Jezus wrócił się z tej ziemi z powrotem do nieba. Er ist als Mensch in den Himmel hinaufgegangen. On wstąpił do nieba jako człowiek. Und vom Himmel her verwendet er sich für die Gläubigen. I stamtąd z nieba wstawia się za wierzącymi. Als der große Hohepriester. Jako ten wielki, najwyższy kapłan. Das ist das Thema des Hebräerbriefes. I to jest tematem listu do Hebrajczyków. Und er tut zwei Dinge für seine Designen vom Himmel her. I on czyni dwie rzeczy dla swoich z nieba. Erstens verwendet er sich, dass keiner der Glaubenden hier auf Erden verzweifelt. Po pierwsze, troszczy się o to, aby nikt z wierzących tu na ziemi nie zwątpił. Und zweitens verwendet er sich, dass die Gläubigen anbeten. A po drugie, troszczy się, wstawia się za tym, aby wierzący z tej ziemi uwielbiali. Unabhängig von ihren Lebensumständen. Niezależnie od ich życiowych okoliczności. Das sind die zwei großen Tätigkeiten des großen Hohenpriesters. To są te wielkie czynności tego wielkiego kapłana. Und gerade diese zwei Dinge sehen wir in unserer Geschichte von Elkana und Hanna. I akurat te dwie rzeczy znajdujemy w historii czytanej o Elkanie i Annie. Hanna weint, sie hat eine Not. Anna płacze, ona miała wielką potrzebę. Gott kommt ihr zu Hilfe. A Bóg przyszedł jej z pomocą. Und Gott bewirkt, dass sie trotz ihrer Not anbeten kann mit ihrem Mann. I Bóg wyszedł jej naprzeciw i stało się tak, że pomimo tego smutku ona mogła uwielbiać Boga ze swoim mężem. Das haben wir in unseren Versen hier vor uns. I to właśnie mamy w tych wierszach przed nami. Das zweite Bild von Eli ist unser Priestertum, das wir als Glaubende ausüben dürfen im Zusammenkommen als Versammlung. A drugi obraz, który widzimy spoglądając na Heliego, to jest to kapłaństwo, które my sprawujemy, kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie. Dieses Priestertum üben wir aus im Zusammenkommen zum Brotbrechen. To kapłaństwo sprawujemy wtedy, kiedy jesteśmy zebrani do łamania chleba. Wo wir gemeinsam anbeten. Gdzie wspólnie uwielbiamy. A wir üben es auch aus im Zusammenkommen zum Gebet. Ale również urzeczywistniamy to, kiedy zgromadzamy się na modlitwę. Wenn wir als Versammlung beten, kiedy modlimy się jako zgromadzenie, dann betätigen wir uns priesterlich vor Gott. To wtedy zajmujemy się kapłaństwem przed Bogiem. Auch davon ist Eli und ein Bild. Również i na to wskazuje nam Heli, jest on tego obrazem. Und Eli sitzt auf einem Stuhl. A Heli tutaj siedzi na krześle. Das ist nicht die richtige Haltung des Priesters. To właściwie nie było typowe postępowanie kapłana. Ihr könnt das finden in Hebräer Kapitel 10. Możemy o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Da steht, ein jeder Priester steht täglich da. Gdzie jest napisane, że a każdy kapłan codziennie staje. Stehen ist die richtige Haltung des Priesters. I właśnie stanie, pozycja stojąca była właściwą pozycją kapłana. Aber Eli sitzt hier. Ale Heli tutaj siedzi.
Und das ist ein Bild von Bequemlichkeit und Tradition. A to jest obrazem na wygodę i tradycję. Warum gehen wir in die Versammlung? Dlaczego właściwie idziemy do zgromadzenia? Ist das reine Tradition geworden? Czy to jest tylko czystą tradycją dla nas? Oder werden wir angezogen von der herrlichen Person des Herrn Jesus? Albo jesteśmy przyodziani tą wspaniałą osobą Pana Jezusa? Sind wir ein wenig bequem geworden? Czy staliśmy się już wygodnymi? Ich möchte einmal die Brüder hier fragen. Ja chciałbym się teraz zwrócić do braci. Wie geht ihr in die Versammlung? Jak ci się powodzi w zgromadzeniu? Geht ihr in die Versammlung, wie wenn ihr in einen Laden zum Einkaufen geht? Czy przychodzimy do zgromadzenia tak jakby do sklepu, w którym chcemy coś kupić? Man will etwas bekommen. Że przychodzimy, aby coś otrzymać? Aber es geht darum, auch etwas beizutragen. Przecież chodzi głównie o to, aby coś z sobą przynieść. Da sind die Brüder gefordert. Do tego właśnie wzywani są bracia. Mitzutragen im Dienst im Zusammenkommen. Coś nieść razem w czasie zgromadzenia. Indem man ein Lied vorschlägt, kiedy się podaje jakąś pieśń, indem man vielleicht ein Gebet spricht, kiedy się ktoś modli, indem man sich gebrauchen lässt für einen Dienst am Wort. I kiedy da się jakiś brat użyć w służbie głoszenia słowa. Eli auf dem Stuhl spricht von Bequemlichkeit und Tradition. A więc Heli na swoim krześle mówi nam o tradycji i wygodzie. Es ist ein trauriger Niedergang im Haus Elis. To ten smutny upadek domu Helego. Wir werden morgen Abend sehen, dass es noch tiefer hinabgeht. Będziemy oglądać jutro, że ten upadek postępował coraz dalej. Dass wir Eli liegen sehen an seinem Ort im Haus. Że potem będziemy oglądać Heliego, że on leży w świątyni na swoim miejscu. Das spricht ernst zu unserem Gewissen. To bardzo poważnie kieruje się ten fakt do naszych sumień. Wie ist es in der Zusammenkunft als Versammlung? Jak jest w naszych zgromadzeniach, kiedy jesteśmy razem? Ist da auch Niedergang da? Czy postępuje, czy następuje upadek? Oder schlagen unsere Herzen für die Person des Herrn Jesus? Albo nasze serca ciągle żywo biją dla osoby Pana Jezusa. Hanna ist in ihrer Seele verbittert, Vers 10. Anna w swoim sercu jest bardzo rozgoryczona, czytamy w 10. wierszu. Wir haben gesehen, dass ihr Ehemann sie trösten wollte und getröstet hat. Myśmy widzieli, że jej mąż ją pocieszał. Aber er konnte ihr nicht helfen. Ale on nie mógł jej pomóc. Das müssen die Ehefrauen wissen. To muszą też wiedzieć małżonki. Wenn ihr Frauen ein Problem haben. Jeśli jakaś żona ma problem, das können eure Männer nicht immer lösen, das Problem. To nie zawsze ten problem mężowie są w stanie rozwiązać. Es gibt manchmal Frauen, die stellen an ihre Ehemänner unerfüllbare Forderungen. Niekiedy są żony, które stawiają przed swoimi mężami takie życzenia, których w ogóle nie da się wypełnić. Rahel war so eine Frau. Rachel była taką żoną. Sie sagt zu Jakob, ihrem Mann, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Ona powiedziała do swojego męża Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo inaczej wypadnie mi umrzeć. Jakob antwortet, bin ich an Gottes statt? A Jakub odpowiadał, czy ja jestem Bogiem? Wir Ehemänner sind auch schwache Personen. My, mężowie, też jesteśmy słabymi osobowościami. Wir können nicht jedes Problem unserer Ehefrauen lösen. I nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim problemom naszych żon. Das hat auch Hanna erfahren. I tego doświadczyła również Anna. Und darum geht sie mit ihrem Problem zum Herrn. I dlatego ona ze swoim problemem poszła do Pana. Und das möchte ich alle Ehefrauen heute Abend auffordern. I to chciałbym zalecić wszystkim małżonkom dzisiaj w ten wieczór.
Ihr könnt eure Probleme mit euren Männern besprechen. Wy możecie rozmawiać o swoich problemach ze swoimi mężami. Aber wirklich helfen kann nur der Herr. Ale w rzeczywistości pomóc wam może tylko Pan. Sie betet zum Herrn und sie weint. Ona modliła się do Pana i bardzo płakała. Und jetzt wird uns das Gebet von Hannah berichtet. I teraz jest tutaj nam przedstawiona ta modlitwa Anny. Und da können wir viel davon lernen. I z tego możemy się wiele nauczyć. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Nie tylko żony, ale również i mężowie. Sie tut ein Gelübde. Ona Vers 11. Wypowiedziała pewne ślubowanie w wierszu 11. Sie fasst einen Vorsatz. I ona tutaj wypowiedziała pewne zdanie, postanowienie. Gibt es das auch im Polnisch, dass man gute Vorsätze fasst? Ja. Czyli u nas też są w naszym, czynimy też niekiedy pewne postanowienia, dobre postanowienia. Ich habe in meiner Jugend immer am 1. Januar gute Vorsätze gefasst. Ja w swojej młodości, a szczególnie 1 stycznia w Nowy Rok, kiedy byłem młody, miałem bardzo silne postanowienia. Aber sie haben selten eine Woche angehalten. Ale one były najdłużej podtrzymywane jeden tydzień. Weil ich meine Vorsätze fasste aufgrund meiner eigenen Kraft. Gdyż ja te wszystkie postanowienia czyniłem na własnych siłach, czy chciałem nim sprostać własnymi siłami. Und dann war ich enttäuscht von mir. A później byłem sobą bardzo rozczarowany. Dann habe ich viele Jahre keine Vorsätze mehr gefasst. A więc później już żadnych postanowień nie czyniłem. Dann habe ich wieder angefangen, Vorsätze zu fassen. A potem znowu zacząłem takie postanowienia sobie składać. Weil ich es gelernt habe aus der Bibel. Gdyż się nauczyłem tego z Biblii. Ihr könnt das finden. Soll ich das zeigen? In 2. Timotheus, Kapitel 3. Możemy to znaleźć w drugim liście do Tymoteusza. Zweite Timotheus, Kapitel 3. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz. Hast du das auch? Mhm. Lecz ty poszedłeś albo poznałeś moją naukę, mój sposób życia, moje dążności, moją wiarę, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość. Vorsätze fassen ist etwas Gutes. I czynić postanowienia jest czymś dobrym. Aber sie dürfen nicht auf die eigene Kraft gegründet sein. Ale one nie mogą być postanowione na swoich własnych siłach. Sondern sie müssen auf die Gnade Gottes gegründet sein. Ale one muszą być postanowione na Bożych zasadach, na sile Boga. Und jetzt spricht sie den Herrn an und sagt: Herr der Herrscharen. I teraz ona mówi, Anna, do Boga i mówi, zwraca się do Niego: Panie zastępów. Sie anerkennt die ganze Macht Gottes. Ona rozpoznaje całą moc Bożą. Das ist sehr wohlgefällig vor dem Herrn, wenn wir so im Gebet zu ihm kommen. I to bardzo podoba się Bogu, jeśli w taki sposób do Niego przychodzimy. Indem wir ihm alles zutrauen seiner göttlichen Macht. Kiedy całą ufność składamy w Jego Bożej mocy. Und dann spricht sie von sich selbst. I ona mówi coś od siebie. Und sie spricht ihr Elend aus. I ona wypowiada swoją biedę, swoją troskę. Sie schämt sich nicht vor Gott, ihr ganze Not auszubringen. I ona się tego nie wstydzi, aby Bogu powiedzieć o tej swojej potrzebie. Sie spricht vom Elend deiner Magd. I ona mówi o biedzie swojej, czy biedzie służebnicy Bożej, czy tak się nazywa. Das Wort Magd spricht vom Wunsch, Gott zu gehorchen.
To słowo służebnica wyraża życzenie, aby być Bogu posłusznym. Das ist sehr wichtig, wenn wir beten. Jest to bardzo ważne, kiedy się modlimy. Dass wir von Herzen wünschen, dabei Gott zu gehorchen. Abyśmy przy tym życzyli sobie Bogu być posłusznym. Und dann hat sie eine konkrete Bitte. I później ona wyraża swoją konkretną prośbę. Sie möchte einen männlichen Nachkommen haben. Ona pragnie mieć męskiego potomka. Wir dürfen in unseren Gebeten konkrete Bitten vorlegen. My możemy w naszych modlitwach przedkładać Bogu konkretne prośby. Und sie sagt auch, was sie mit diesem männlichen Nachkommen machen will. I ona też mówi, co miałaby później uczynić z tym męskim potomkiem. Sie will ihn nicht haben für sich. Ona nie chce go mieć dla siebie, sondern sie will ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Ale ona chce go oddać Panu po wszystkie dni jego życia. Das ist sehr wichtig in unseren Bitten. Jest to bardzo ważne w naszych prośbach. Jakobus schreibt in seinem Brief. Jakub na przykład pisze w swoim liście, dass wir bittende oft nichts empfangen, że my niekiedy prosimy, ale nie otrzymujemy, weil wir das empfangene wünschen in unseren Lüsten zu vergeuden. Gdyż chcemy te wysłuchane prośby tymi z prośbami czy wysłuchanymi zaspokoić swoje pożądliwości. Soll ich etwas sagen vom älteren Sohn in Lukas 15? Chciałbym coś powiedzieć o tym starszym synu, który opisany jest w Łukaszu 15 rozdziale. Er sagt zu seinem Vater, du hast mir nie ein Böcklein gegeben. On mówi tam do swojego ojca, ty nigdy nie dałeś mi koźlątka, czy nie zabiłeś dla mnie. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Abym się cieszył ze swoimi przyjaciółmi. Er wollte nicht mit dem Vater fröhlich sein. I widzimy, że on nie chciał cieszyć się ze swoim ojcem. Er wollte vom Vater etwas bekommen, um ohne den Vater mit den Freunden fröhlich zu sein. On chciał, jak widzimy, coś otrzymać od ojca, aby się radować z kimś innym, ze swoimi przyjaciółmi. Solche Bitten erhört Gott nicht. Takich próśb Bóg nie wysłuchuje. Wenn es Bitten sind, die wir in unserem Egoismus dann verbrauchen möchten. Jeśli chcemy, prosimy, aby coś później spożytkować dla swojego własnego egoizmu. Nein, sie will etwas bekommen, um es wieder dem Herrn zu geben. Nie, ona chciała coś otrzymać, aby później to z powrotem oddać Bogu. Sie hat zwei Wünsche in Bezug auf diesen männlichen Nachkommen. Ona miała dwa życzenia dotyczące tego męskiego potomka. Dass er etwas wird für den Herrn. Aby on coś czynił dla Pana. Und dass kein Schermesser auf sein Haupt kommt. I aby nożyce nie dotknęły jego głowy. Dass er in Abhängigkeit von Gott lebt. Aby on żył w zależności od Boga. Diese langen Haare sprechen von der Abhängigkeit von Gott. Bo właśnie długie włosy mówią o tej zależności od Boga. Was haben wir für Herzenswünsche für unsere Kinder? A jakie my mamy życzenia odnośnie naszych dzieci? Dass sie Karriere machen im Beruf. Takie, aby uczyniły karierę w swoim życiu. Ich weiß natürlich. Zawodową karierę. Ich weiß natürlich, dass unsere Kinder sich ausbilden müssen. Ja oczywiście wiem, że nasze dzieci muszą się kształcić. Dass sie auch beruflich ihr Leben bestehen können. Że oni muszą wieść życie zawodowe. Aber was ist der Hauptwunsch unseres Herzens für unsere Kinder? Ale czy to jest główne życzenie dotyczące naszych dzieci, które jest w naszych sercach? Bei Hannah war es, dass er etwas wurde für den Herrn. U Anny akurat było tak, że ona chciała, aby to ten potomek był kimś dla Pana. Dass er lebte in Abhängigkeit vom Herrn. Aby żył w zależności od Pana. Jetzt beobachtet der Priester, der Vertreter des Hauses Gottes, diese junge Frau. I teraz ten kapłan, przedstawiciel tej świątyni Bożej, obserwuje tą niewiastę. Dieser alte Eli beobachtet die junge Hannah.
Ten stary Heli ogląda tę młodą niewiastę Annę. Das ist auch heutzutage so. Tak i też jest dzisiaj. Das will ich den Jungen hier sagen. Chciałbym to też młodym powiedzieć. Ihr werdet beobachtet von den älteren Geschwistern. Wy jesteście obserwowani przez starszych wierzących. Und so beobachtete Eli Hanna. I tak też Heli przyglądał się Annie. Und er täuschte sich in dieser jungen Hanna. I on się jakby zawiódł na tej młodej Annie. Er meinte, sie sei betrunken. Znaczy, on się pomylił co do jej osoby. On myślał, że ona jest pijana. Aber diese junge Hanna hatte ein echtes Anliegen vor dem Herrn. Ale ona, ta młoda niewiasta, miała te szczere prośby, składała przed Bogiem. Das ist ein Wort an uns, die wir etwas älter geworden sind. To jest też i pouczeniem dla nas, którzy staliśmy się starszymi. Ich zähle mich auch jetzt schon zu den älteren Brüdern. Ja już się zaliczam teraz do tych starszych braci. Ich bin inzwischen neunfacher Großvater. Ja jestem już po raz dziewiąty dziadkiem zostałem. Und ich beobachte die jungen Geschwister in der örtlichen Versammlung. Ja przyglądam się młodym wierzącym w miejscowym zgromadzeniu. Und ich lerne von Eli, dass ich vorsichtig sein muss im Urteil. I muszę się uczyć od Helego, aby być ostrożnym w swoich ocenach. Dass ich mich täuschen kann in den Jungen. Abym się nie pomylił odnośnie jakiegoś młodego człowieka wierzącego. Wie Eli sich getäuscht hat. Tak jak tutaj Eli się pomylił. Sie meinte, er meinte, Hanna sei betrunken. On myślał, że Anna jest pijana. Und er spricht das auch aus vor ihr. On też mówi coś, wypowiada coś do niej. Damit hat er diese junge Hanna tief getroffen in ihrem Herzen. I w ten sposób bardzo głęboko dotknął jej serca. Wir ältere Brüder, wir können die Jungen auch verletzen. My, starsi bracia, możemy też i młodych niekiedy zranić. A was mich hier beeindruckt, ist die Reaktion dieser jungen Hanna. Ale to, co tutaj jest godne uwagi, to jest reakcja tej młodej Anny. Sie reagiert in Ruhe. Ona reaguje w spokoju. Sie reagiert in Milde. Ona reaguje łagodnie. Und sie reagiert in Respekt. I ona mówi z respektem. Da können wir viel lernen. Możemy się z tego wiele uczyć. Nicht nur die Jungen. Nie tylko młodzi. Auch wir älteren. Również i my starsi. Wir werden manchmal von unseren Geschwistern verletzt in unserem Innern. My niekiedy jesteśmy wewnętrznie zranieni przez wierzących, przez innego brata czy siostrę. Dann ist es schon eine große Gnade, wenn wir in Ruhe antworten. To jest to wielka łaska, jeżeli będziemy potrafili w pokoju odpowiedzieć. Wir können alle viel lernen von dieser jungen Hanna. Możemy wszyscy się wiele nauczyć od tej młodej Anny. Und es geziemt sich uns Gläubigen, dass wir immer milde sind. I przystoi nam wszystkim wierzącym, abyśmy byli łagodni. Ich möchte etwas vorlesen aus dem zweiten Timotheusbrief. Chciałbym przeczytać coś z listu, jeden wiersz z listu drugiego do Tymoteusza, z rozdziału drugiego. Wiersz 25. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 25. Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Timotheus wird aufgefordert in Sanftmut die Widersacher zurechtzuweisen. Tymoteusz właśnie był wzywany, aby z łagodnością napominać krnąbrnych. Das ist die Milde von Hanna. To jest ta łagodność, którą prezentuje tutaj Anna. Aber sie hat auch Respekt vor diesem Vertreter des Hauses Gottes. Ale ona również miała respekt przed tym przedstawicielem świątyni Bożej. Vor diesem alten Priester.
przed tym starym kapłanem. Es ist geziemend für die Jungen, wenn sie Respekt haben vor den älteren Geschwistern. I też i młodym wierzącym przystoi, aby odzywać się, czy mieć, być pełnym respektu w stosunku do starszych wierzących. Und jetzt sehen, können wir etwas Gutes über Eli sagen. A teraz możemy coś dobrego powiedzieć o Helim. Obwohl er schon alt geworden ist, konnte er sich noch korrigieren. Chociaż on był już starszy, to dał się skorygować. Das merken wir, wenn wir älter werden. Zauważamy to wszyscy, kiedy stajemy się starsi. Dass wir sehr schwer haben, uns noch zu korrigieren. Że staje się nam to trudne, aby dać się skorygować. A wir haben hier einen Mann vor uns. Ale mamy tutaj męża przed sobą, der wohl schwach im Glauben ist, który chociaż jest słabym we wierze, aber doch ein demütiges Herz hat. A to jednak ma pokorne serce. Er konnte sich korrigieren. I on mógł się dać skorygować. Und er sagt zu Hanna, geh hin in Frieden. I on mówi teraz do Anny, idź w pokoju. Der Gott Israels gewähre deine Bitte. Gdyż Bóg Izraela wysłucha twojej prośby. Und jetzt geht Hanna weg von ihrem Gebet. I teraz Anna jakby oddala się od tej modlitwy, czy kończy ją. Und es hat sich in ihrer Situation noch gar nichts geändert. I w tej jej sytuacji właściwie nic się nie zmienia. Aber durch ihr Gebet haben sich zwei Dinge in ihrem Leben verändert. Ale dwie rzeczy jednak się zmieniły w jej życiu przez tę właśnie modlitwę. Und diese zwei Dinge finden wir am Ende von Vers 18. I te właśnie dwie rzeczy znajdujemy w końcu wiersza 18. Erstens lesen wir, die Frau ging ihres Weges. Po pierwsze czytamy, że kobieta poszła swoją drogą. Ta kobieta. Dadurch, dass sie ihre Not im Gebet Gott gebracht hat, przez to, że ona przyniosła swoją prośbę Bogu, fand sie Kraft, den Weg des Glaubens weiterzugehen. Miała dosyć siły, aby iść dalej drogą wiary. Gott erhört nicht immer schnell unsere Gebete. Drogą prawdy, Bóg nie wysłuchuje szybko niekiedy naszych próśb. A wir werden in Philipper 4 aufgefordert, unsere Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Ale jednak jesteśmy wzywani, zachęcani do tego w liście do Filipian 4 rozdziale, aby przedkładać swoje prośby Bogu. Und dann sagt Gottes Wort nicht, dass Gott sogleich erhört. I nie jest powiedziane, że Bóg je od razu wysłuchuje. Aber dass der Friede Gottes unser Herz und unser Sinn bewahrt. Ale napisane jest, że a pokój Boży wypełni nasze serca i nasze myśli. Das lesen viele Gläubige nicht genau. Wielu wierzących nie czyta tego miejsca dokładnie. Sie meinen, sie müssten den Frieden Gottes bewahren. Oni wielu rozumie, że powinno się, czy rozumie ten, to miejsce, że powinniśmy zachować Boży pokój. Aber genau das Gegenteil steht doch. Ale tam jest akurat napisane coś przeciwnego. Der Friede Gottes bewahrt den Glaubenden. Że pokój Boży zachowa tego wierzącego. Was die Voraussetzung dazu ist, ist Vertrauen in Gott. Ale przesłanką do tego jest to, aby zaufać Bogu. Wenn wir unsere Bitten vor Gott legen, jeśli przedkładamy swoje prośby Bogu, dann drücken wir unser Vertrauen in Gott aus. To wtedy wyrażamy przez to swoją ufność w stosunku do Niego. Und die Antwort Gottes ist, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unseren Sinn bewahrt. A odpowiedzią Bożą na to jest to, że pokój Boży zachowuje nasze myśli, nasze serca. Unsere Herzen, das heißt unsere Empfindungen. Nasze serca, to znaczy nasze uczucia, odczucia. Und unseren Sinn bedeutet unsere Gedanken. A sumienie mówi o naszych myślach. Und das dürfen wir sehen hier bei Hanna.
I to właśnie możemy widzieć tutaj u Anny. Erstens, sie ging ihres Weges. Po pierwsze, ona idzie dalej swoją drogą. Durch das Gebet fand sie Kraft, den Weg weiterzugehen. Przez modlitwę posiadła ona siłę, aby iść dalej. Und das zweite ist, dass ihr Angesicht sich verändert hat. A po drugie, zmieniło się jej oblicze. Sie ging weiter in einer tiefen geistlichen Freude. I ona idzie dalej w głębokiej duchowej radości. Das ist das Teil aller Glaubenden, die Gott wirklich vertrauen. Tak dzieje się z wszystkimi wierzącymi, którzy rzeczywiście zaufali Bogu. Sie haben Kraft im Glauben weiterzugehen. Oni mają siłę iść dalej drogą wiary. Und sie gehen diesen Weg nicht in Traurigkeit, sondern in Freude. I oni idą tą drogą nie w smutku, ale w radości. Auch wenn die Umstände sich noch nicht gebessert haben. Chociaż okoliczności wcale się nie poprawiły, nie polepszyły. Und jetzt finden wir in Vers 19, dass sie anbeten im Haus Gottes. A teraz w 19 wierszu czytamy, że oni uwielbiają Boga, pokłonili się Panu. Wir sehen diese wichtige Tatsache im Haus von Elkana. Widzimy ten fakt w domu Elkany. Dass sie anbeten unabhängig von ihren Lebensumständen. Że oni uwielbiają Boga niezależnie od okoliczności życiowych. Das ist etwas ganz Wichtiges für uns auch in unseren Tagen. Jest to bardzo ważne dla nas również w obecnych czasach. Es gibt manchmal Brüder in den örtlichen Versammlungen. Są niekiedy bracia w jakimś miejscowym zgromadzeniu. Die beteiligen sich in der Anbetungsstunde sehr oft. Którzy udzielają się w godzinie uwielbienia często. Wenn es ihnen gut geht. Jeśli im się dobrze powodzi. Aber wenn irgendein Problem in ihrem Leben ist. Ale jeśli jakiśkolwiek problem pojawia się w ich życiu. Dann schweigen sie. To milczą. Und das gefällt dem Herrn Jesus nicht. A to nie podoba się Panu Jezusowi. Er möchte, dass wir anbeten in guten und in schweren Tagen. On chce, abyśmy go uwielbiali zarówno w dniach dobrych, jak i złych. Ich weiß nicht, ob ich euch mal erzählt habe, was mir geschehen ist vor fast 40 Jahren jetzt. Nie wiem, czy już wam opowiadałem o tym, co zdarzyło się przed prawie 40 laty. Ich war 23 Jahre alt. Miałem 23 lata wtedy. Es ist noch nicht ganz 40 Jahre. To nie jest jeszcze całkiem 40 lat. Nicht, dass ihr mein Alter falsch ausrechnet jetzt. Nie chcę, żebyście w tej chwili obliczyli źle mój wiek. Es war also im Alter von 23 Jahren. Czyli to było w wieku, kiedy miałem 23 lata. Da fiel meine Mutter an einem Samstagmorgen vom Stuhl und war tot. To w pewnej niedzieli rano, Samstag, czyli w sobotę. Ich habe rano moja mama przewróciła się, siedząc na krześle i zmarła. Ich habe viel empfangen dürfen für den Glauben von meiner lieben Mutter. A od mojej kochanej mamy wiele się nauczyłem, jeśli chodzi o życie z Bogiem, wiary. Ich sage das in großer Dankbarkeit. I mówię to z wielką wdzięcznością dzisiaj. Dann fiel sie vom Stuhl und war tot. I teraz ona właśnie upadła i zmarła. Ich war furchtbar erschrocken und traurig. Byłem strasznie zasmucony i przygnębiony. Ich habe bitterlich geweint. Ja gorzko płakałem. Und am nächsten Tag rief ich zur Versammlung zur Stunde des Brotbrechens. I następnego dnia udałem się rano na godzinę uwielbienia. Ich sagte mir, heute wirst du nicht mitsingen in der Versammlung. I mówiłem do siebie, dzisiaj przecież nie będziesz mógł śpiewać na zgromadzeniu. Du bist viel zu traurig. Jesteś o wiele tak bardzo zasmucony. Und als ich unter den Geschwistern saß. A kiedy usiadłem pośród wierzących. Da hörte ich mich plötzlich singen. To zauważyłem, że zacząłem śpiewać. Wisst ihr warum? Wiecie dlaczego? Weil der große hohe Priester mein Herz angerührt hat. Gdyż ten najwyższy kapłan dotknął mojego serca.
dass ich trotz schwersten Lebensumständen anbeten kann. Tak, że pomimo tych trudnych okoliczności życiowych mogłem uwielbiać. Und das wird uns hier in Vers 19 so deutlich gezeigt. I to właśnie tak wyraźnie pokazane jest nam w wierszu 19. Wir haben hier zwei Häuser. My mamy tutaj dwa domy. Wir haben das Haus Gottes. My mamy dom Boży. Und wir haben das Haus von Elkana. I widzimy tutaj również dom Elkany. Elkana geht mit seiner Familie vom Haus Gottes zu seinem Haus. Elkana wychodzi z tej, z tego domu Bożego do swojego domu. Und das zeigt uns, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Haus Gottes, dem Zusammenkommen als Versammlung, und unseren Häusern. I pokazuje nam to tutaj wyraźnie, zauważamy wyraźnie, że jest wielka różnica między tym domem Bożym, czyli miejscem, gdzie zgromadzamy się jako wierzący, a naszym domem. Es gibt Fragen. Es gibt Versammlungsfragen und es gibt Familienfragen. Są pytania i problemy dotyczące życia zborowego, ale są również pytania i problemy dotyczące życia rodziny. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden können. I ważne jest, jeśli potrafimy to rozróżnić, dass wir Familienfragen nicht zu Versammlungsfragen machen. Abyśmy problemy rodzinne nie przenosili do zgromadzenia. Und dass wir Versammlungsfragen nicht zu Familienfragen machen. I abyśmy tych problemów czy pytań, które mają miejsce, pojawiają się w zgromadzeniu, nie przynosili do naszych domów. Zum Beispiel die Teilnahme am Brotbrechen. Na przykład branie udziału przy łamaniu chleba. Wenn jemand wünscht teilzunehmen am Brotbrechen. Jeśli ktoś życzy sobie, pragnie mieć dział w łamaniu chleba. Das ist keine Familienfrage, das ist eine Versammlungsfrage. To nie jest problem dotyczący rodziny, ale to jest problem zgromadzenia. Wenn bei uns in der örtlichen Versammlung ein Kind von mir wünschte am Brotbrechen teilzunehmen. Jeśli w miejscowym moim zgromadzeniu jakieś moje dziecko życzy, pragnie łamać chleb przy stole pańskim, dann bin ich immer weggegangen aus der Brüderbesprechung. To wtedy na tej godzinie, której się tę rzecz omawia, wychodzę. Damit ich nicht als Vater meinen Einfluss in Bezug auf mein Kind geltend mache. Abym jako ojciec nie miał wpływu jakiegoś na to, o czym się tam mówi. Das machen alle Väter bei uns, wenn es um die Kinder geht. I to czynią wszyscy ojcowie u nas, jeśli mówi się o ich dzieciach. Aber wie wir unsere Kinder erziehen, ale to, jak my nasze dzieci wychowujemy, wie wir unsere Kinder ausbilden, albo to, jak my nasze dzieci kształcimy, und wie wir Ferien machen, albo jak czynimy, czy w jakiś sposób spędzamy ferie, das ist keine Versammlungsfrage, sondern es ist eine Familienfrage. To nie jest rzecz dotycząca zgromadzenia, tylko to jest rzecz, która akurat dotyczy rodziny. Das kann man nicht festlegen in der Versammlung. Tej rzeczy nie można przedkładać zgromadzeniu. Da hat der Vater, der Familienvater, die Verantwortung, das vor Gott zu entscheiden. O tym rozstrzyga ojciec w danej rodziny przed Panem. Wenn ich den Unterschied zeige zwischen Versammlungsfragen und Familienfragen. Jeśli teraz przedkładam, czy pokazuję te różnice między tymi dwoma sprawami, czyli sprawami zgromadzenia i rodziny. Und wenn ich sage, eine Familienfrage ist keine Versammlungsfrage. I jeśli mówię, że sprawa rodziny nie jest sprawą zgromadzenia, dann bedeutet das nicht, dass nicht Familienfragen sehr wichtige Fragen sind. To wcale nie oznacza, że sprawy rodziny nie są ważnymi sprawami. Und wir können auch in Familienfragen nicht tun, was wir wollen. I my w sprawach dotyczących rodziny nie możemy czynić to, co nam się podoba. Es braucht Gehorsam in Versammlungsfragen. Potrzebujemy posłuszeństwa, jeśli chodzi o sprawy zgromadzenia. Und es braucht Gehorsam in Familienfragen.
Ale również posłuszeństwo obowiązuje nas w sprawach rodzinnych. Und dennoch müssen wir das unterscheiden. A jednak musimy te rzeczy rozróżnić i oddzielić. Dadurch nehmen wir uns viele Probleme in den örtlichen Versammlungen. I przez to unikniemy wielu problemów w miejscowym zgromadzeniu. Wenn wir das unterscheiden können. Jeśli potrafimy te rzeczy rozdzielić. Es gibt auch eine Verbindung. Ale są też pewne związki. Und davon wollen wir morgen Abend reden. A o tym chcielibyśmy mówić jutro. Und das wird sehr deutlich in der Geschichte von Elkana und seinem Haus. A to wyraźnie zauważamy właśnie w tej historii Elkany i jego domu. Der segensreiche Einfluss einer gottesfürchtigen Familie auf die Versammlung. Zauważymy te wielkie błogosławione skutki bogobojnej rodziny dla zgromadzenia. Und der Segen der örtlichen Versammlung auf die Familie. I również błogosławieństwa miejscowego zgromadzenia, które spływają na jakąś, na rodzinę. Wir müssen Versammlung und Heim, christliches Heim, unterscheiden. My musimy rozdzielić zgromadzenie i chrześcijańską rodzinę. Aber wir müssen auch die Verbindung sehen. Ale musimy również widzieć to, co łączy te dwa ogniwa. Noch einen Unterschied, den ich zeigen möchte. Jeszcze jedną różnicę, którą chciałbym przedstawić. In meiner Familie habe ich es sehr gerne gemütlich. W mojej rodzinie czuję się bardzo miło. Bardzo dobrze spędzam czas w rodzinie. Und ich kann euch sagen, dass wir in unserer Familie sehr gern und viel lachen. I mogę wam powiedzieć, że w naszej rodzinie bardzo chętnie i często się śmiejemy. Wir haben es lustig und gemütlich. My czujemy się tam wesoło, pogodnie i miło. Und das ist gut in einem christlichen Heim. I to jest bardzo ważne, aby tak było w rodzinie. Aber wenn wir vor dem Herrn sind als Versammlung, ale kiedy my jesteśmy przed Panem jako zgromadzenie, dann wollen wir es nicht gemütlich und lustig haben. To nie chcemy przecież tam się czuć przyjemnie i nie chcemy, aby było wesoło, sondern dann muss alles geschehen dem Herrn würdig. I tam wszystko musi się dziać tak, aby to było godne przed Panem. Das ist der große Unterschied. I to też jest wielka różnica. Dass wir das unterscheiden können, ist sehr, sehr wichtig. I to, abyśmy rozróżniali te rzeczy, jest bardzo, bardzo ważne. Und das sehen wir hier in Vers 19. I to widzimy właśnie w wierszu 19. Sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus. Oni wrócili się do swego domu. Und jetzt lesen wir in Vers 20, dass der Herr das Gebet von Hanna. I teraz w wierszu 20 czytamy, że Pan wysłuchał prośbę Anny. Sie gebiert diesen Samuel. Ona urodziła Samuela. Ich weiß nicht, ob es euch allen aufgefallen ist. Ja nie wiem, czy wszyscyście zauważyli, dass wir eine ganze Anzahl Berichte haben von kinderlosen Ehepaaren in der Bibel. Że mamy bardzo wiele historii opisanych w Biblii, a dotyczą one bezdzietnych małżeństw. Die lange Zeit kein Kind bekamen und dann doch noch eins bekamen. Które długi czas nie miały potomstwa, a później jednak je otrzymały. Ich will versuchen, sie vorzustellen. Chciałbym spróbować je wam przedstawić. Abraham und Sara. Abraham i Sara. Isaac und Rebecca. Isaac z Rebeką. Jakob und Rahel. Jakub i Rahel. Manoah und seine Frau in Richter 13. Manoach i jego żona w Księdze Sędziów. Elkana und Hanna. Elkana i Anna. Und Zacharias und Elisabeth. I Zachariasz z Elżbietą. Und was will Gott damit uns zeigen? A cóż nam chce Bóg przez to powiedzieć? Er will zeigen, dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Chce nam pokazać, że jest Bogiem, który czyni cuda. Wir wollen zu 1. Mose 18 gehen. Chcielibyśmy przeczytać
Pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 18. Da kommt der Herr zu Abraham. Tam Pan przychodzi do Abrahama. Und er sagt, ich komme in einem Jahr wieder und deine Frau Sara wird einen Sohn haben. I on tam mówi, ja przyjdę znowu za rok, a twoja żona Sara będzie miała dziecko. Sara horcht im Zelt und hört diesen Ausspruch des Herrn. Sara przysłuchiwała się w namiocie i słyszała te słowa. Und sie lacht in ihrem Kleinglauben. I ona śmiała się w swojej małowierności. Und in Vers 13 und 14 lesen wir. A w wierszu 13 i 14 czytamy, dass der Herr zu Abraham spricht, że Pan mówi do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Ist für den Herrn etwas zu wunderbar? Czy dla Pana jest coś niemożliwego, zbyt cudownego? Im Buch der Richter, Kapitel 13, w Księdze Sędziów, w 13 rozdziale, da kommt der Engel des Herrn zu Manoah. To tam anioł pański idzie, przychodzi do Manoacha. Und er sagt, dass er einen Sohn bekommen würde. I mówi mu, że on otrzyma syna. Und Manoah fragt den Herrn nach seinem Namen. A Manoach pyta się teraz anioła o jego imię. Richter 13, Vers 17. 13 rozdział Księgi Sędziów, wiersz 17. Und in Vers 18 antwortet der Engel des Herrn. I w 18 anioł pański rzekł do niego: czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Er ist ja wunderbar. Ono jest cudowne. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Wunder tut. I wiedzmy, że mamy do czynienia z Bogiem, który czyni cuda. Aber es liegt noch eine viel tiefere Bedeutung in diesen Ehepaaren, die kinderlos waren. Ale również jest w tym zawarte pewne głębokie pouczenie, które znaczenie w tym, że te małżeństwa nie mają dzieci. Und die dann doch noch ein Kind bekamen. A później jednak otrzymali. Sie alle weisen auf die Geburt unseres Herrn Jesus hin vor 2000 Jahren in Bethlehem. One wskazują właśnie na narodzenie się Pana Jezusa przed 2000 lat w Betlejem. Bo wtedy stał się wielki Boży cud. Że Bóg, Syn, stał się człowiekiem. Aby móc za nas umrzeć na krzyżu Golgoty. Ale diese Berichte dieser Ehepaare weisen prophetisch auf die Leiden des Christus hin. Wszystkie te historie tych bezdzietnych par małżeńskich wskazują na cierpienia Pana Jezusa. Und auf seine Herrlichkeiten danach. Ale również o uwielbieniu, które potem nastąpiło. Wie wir das in der ersten Stunde in 1. Petrus 1, Vers 11 gelesen haben. To jak żeśmy w pierwszej godzinie czytali to z listu Piotra. Samuel wird geboren. Urodził się Samuel. Der Herr hat dieses Gebet erhört. Pan wysłuchał tę modlitwę. Es gibt Voraussetzungen von der Seite des Glaubenden, damit Gebete erhört werden. Dla każdej modlitwy istnieją pewne warunki, aby ona mogła być wysłuchana. Und ich möchte jetzt zum Schluss diese Voraussetzungen zeigen. I chciałbym na końcu spróbować te warunki przedstawić, die bei uns vorhanden sein müssen, damit Gott unsere Gebete erhören kann. Które muszą być przy nas, jeśli pragniemy, aby Bóg wysłuchał nasze modlitwy. Wir gehen zu einer Stelle im ersten Johannesbrief. Przejdźmy do pierwszego listu Jana. Sie ist nicht ganz einfach, aber sehr wichtig.
Nie jest tam to prosto opisane, ale są to rzeczy bardzo ważne. Erste Johannes, Kapitel 3, Vers 20-22. To jest pierwszy list Jana, rozdział 3, od 20 do 22. I że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. In diesen Versen finden wir drei Voraussetzungen. W tych wierszach widzimy trzy warunki. Das erste ist, dass unser Herz uns verurteilt. Pierwsze, że nasze serce nas nie oskarża. Das heißt, dass wir ein bußfertiges Herz haben. Albo oskarża nas, to znaczy, że mamy serce gotowe do pokuty. Möchte erklären, was das ist. Chciałbym wyjaśnić, co to oznacza. Das ist die Bereitschaft des Glaubenden. To jest gotowość, którą znajdujemy u wierzącego. Wenn Gott durch sein Wort uns etwas zeigt in unserem Leben, że jeżeli Bóg przez swoje słowo wskazuje nam coś, na coś w naszym życiu, das ihm nicht wohlgefällig ist, co mu nie jest miłe, co mu się nie podoba, dass wir bereit sind, die Sache zu verurteilen und wegzutun, że jesteśmy gotowi, aby tę rzecz osądzić i odłożyć. Das ist ein bußfertiges Herz. To jest serce skłonne do pokuty. Das ist eine Lebenshaltung. To jest coś, co powinniśmy czynić w życiu. Ich wünsche, dass wir alle diese Haltung haben. Ja wam życzę, żebyście wszyscy byli takiego nastawienia. Und wenn wir diese Haltung haben, a jeśli takiego nastawienia jesteśmy, dann kommt der Zustand, dass unser Herz uns nicht verurteilt. To przychodzimy do takiego stanu, że serce nas już nie oskarża. Wir gehen ins Gebet vor den Herrn. I teraz przedkładamy, czy przychodzimy z modlitwą do Pana. Wir sind im Licht des Herrn. Jesteśmy w świetle Pana. Und der Herr muss uns nichts Verkehrtes zeigen mehr. I Pan już nie musi nam pokazywać, co jest złego w nas. Unser Herz verurteilt uns nicht. Gdyż serce nas nie oskarża. Das ist ein sehr wunderbarer, praktischer Zustand. To jest bardzo cudowny, praktyczny stan. Dann haben wir Freimütigkeit. I wtedy mamy wolność. Habt ihr das Wort auch, Freimütigkeit? Moment. Śmiało, tak, śmiałość. Możemy śmiało. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man im Herzen Freimütigkeit hat. To jest bardzo cudowna rzecz, jeśli mamy śmiałość albo wolność. Und das, die zweite Voraussetzung ist in Vers 22. A drugi warunek oglądamy w wierszu 22. Das Halten der Gebote. To jest zachowywanie przykazań. Das ist ein Glaubender, der wünscht, dem Herrn gehorsam zu sein. Tu jest mowa o wierzącym, który sobie życzy, aby zachowywać przykazania Boże. Und das dritte ist, dass ihm wohlgefällige tun. A trzecie jest to, że czynimy to, co jest miłe. Das ist praktische Gerechtigkeit. To jest ta praktyczna sprawiedliwość. Gehorsam und Gerechtigkeit ist nahe beisammen. Posłuszeństwo i sprawiedliwość są bardzo blisko siebie. Aber es ist nicht ganz dasselbe. Ale nie jest to całkiem to samo. Gehorsam ist Unterwerfung unter den Willen des Herrn. Bo posłuszeństwo to jest podporządkowanie się Bożej woli. Und Gerechtigkeit ist das, was daraus hervorgeht. A sprawiedliwość jest to, co z tego wypływa. Ein praktisches Leben, das mit Gottes Willen übereinstimmt. To jest coś, co w praktycznym życiu jest zgodne z Bożą wolą. Also die drei Voraussetzungen, dass Gott unsere Gebete erhören kann. A więc te trzy warunki, które są ważne, aby Bóg nas wysłuchał, to są ist Bußfertigkeit, czy gotowość do czynienia pokuty, Gehorsam,
Posłuszeństwo und praktische Gerechtigkeit. I ta praktyczna sprawiedliwość. Und wenn dann der Herr unser Gebet erhört, jeżeli Pan wysłucha naszą modlitwę, wie das Gebet von Hannah erhört hat, tak jak wysłuchał modlitwę Anny, dann gibt sie diesem Sohn den Namen Samuel. To wtedy dał jej, ona dała swemu synowi imię Samuel. Das heißt von Gott erhört. To znaczy wyproszony od Boga. Wenn dann Gott ein Gebet von uns erhört, jeśli Bóg wysłucha naszą modlitwę, weil diese drei Voraussetzungen in unserem Leben da waren, z powodu tego, że zachowaliśmy, spełniliśmy te trzy warunki w naszym życiu, dann sagen wir nicht, Gott hat uns erhört, weil wir treu waren, to nie mówimy, że Bóg nas wysłuchał z powodu naszej wierności, sondern wir sagen dann mit Hannah, tylko my mówimy razem z Anną, Gott hat uns erhört, weil er gnädig ist. Bóg wysłuchał nas, ponieważ jest on łaskawy. Samuel wird geboren. Samuel się urodził. Mit diesem Samuel wollen wir uns morgen beschäftigen. I osobą Samuela właśnie chcemy zająć się jutro. In der ersten Stunde Samuel im Haus der Eltern. W pierwszej godzinie przyjrzymy się Samuelowi w domu rodzinnym. In der zweiten Stunde Samuel im Haus Gottes. A w drugiej godzinie Samuelowi, który jest w domu Bożym. Das möchten wir gerne, so Gott will, morgen Abend hier ansehen. I to chcielibyśmy, jeśli Pan pozwoli, jutro w Biblii oglądać. Wenn der Herr uns zu Hilfe kommt in seiner Gnade. Jeśli Pan w swojej łasce wyjdzie, przyjdzie nam z pomocą. 1 Samuel 1, Vers 21 bis 28. Pierwsza Księga Samuela, pierwszy rozdział od 21 do 28 wiersza. A gdy ten mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana, jej mąż, rzekł do niej: czyń, co ci się dobrym wydaje. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą. Nadto 3-letniego cielca, 1 efę mąki i łagiew wina i zaprowadziła go do domu Pana w Sylo, a chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła: wybacz, mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Und Kapitel 2, Vers 18 bis 21. I drugi rozdział od 18 do 21 wiersza. A gdy Samuel służył przed Panem jako pacholę ubrany w lniany efod, jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu go corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. I błogosławił Heli Elkanie i jego żonie, mówiąc: niechaj ci Pan wzbudzi potomstwo z tej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości. I wejrzał Pan na Annę i poczęła, i porodziła 3 synów i 2 córki. Pacholę Samuel zaś wzrastało przed Panem. Und noch Vers 26.
I jeszcze wiersz 26. A pacholem Samuel stale wzrastało i było mu miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Das Gebet von Hanna ist erhört. Modlitwa Anny została wysłuchana. Dieser kleine Samuel ist geboren. Mały Samuel urodził się. Und das hat das Leben dieses Ehepaars Elkana und Hanna verändert. A to odmieniło życie tego małżeństwa Elkany i Anny. Das ist etwas, was wir heute auch beobachten. To jest również i rzecz, którą dzisiaj oglądamy. Wenn ein junger, glaubender Mann eine gläubige Frau heiratet, jeżeli młody, wierzący mężczyzna bierze za żonę młodą, wierzącą niewiastę, die beide wünschen den Willen des Herrn zu tun, obydwoje życzą sobie, aby wykonywać wolę Pana, sowohl im Blick auf ihr gemeinsamen Lebensweg, zarówno jeśli chodzi o ich społeczne, wspólne życie, wie auch im Blick auf das Zusammenkommen als Versammlung, i jeśli chodzi również o zgromadzenie się jako zbór, dann ist das eine Heirat im Herrn. To wiemy, że to jest wyjście za mąż czy ożenek w Panu. Es geht für junge Gläubige nicht nur zu heiraten im Heiland. Nie chodzi tylko o to, aby młodzi ludzie się pobierali w Zbawicielu, sondern es geht darum zu heiraten im Herrn. Ale chodzi o to, aby oni się pobierali w Panu. So sagt uns Gottes Wort in 1. Korinther 7. Tak mówi do nas Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale. Nur im Herrn. Tylko w Panu. Das heißt, dass zwei wünschen den Willen des Herrn zu tun. A to oznacza, że tych dwoje ludzi życzą sobie wykonywać w swoim życiu wolę Pana. Auch gemeinsam gehorsam sind, was den gottesdienstlichen Weg anbetrifft. I wspólnie też są posłuszni woli Bożej, co dotyczy ich wspólnej drogi życia. Das ist das schöne Bild von Elkana und Hanna. I tu właśnie oglądamy to w tym pięknym obrazie Elkany i Anny. Jahrelang sind sie gemeinsam zum Platz des Zusammenkommens gegangen. Oni długie lata chodzili wspólnie na miejsce zgromadzania się. Und jetzt ist dieser kleine Samuel geboren. A teraz narodził się mały Samuel. Das hat die Situation verändert. Ten fakt zmienił ich sytuację. Aber trotz veränderter Situation geht Elkana zum Zelt, zum Platz des Zusammenkommens. Ale pomimo zmiany sytuacji ich życia, Elkana idzie do miejsca wspólnego zgromadzania się do Pana. Aber Hanna kann jetzt nicht mehr mitgehen. Anna teraz nie może z nim razem iść. Ihre Sorge und ihre Betreuung ist der kleine Samuel. Ona teraz się troszczy i pielęgnuje swojego małego Samuela. Dieser Bericht bedeutet nicht, dass vom Moment, wo ein Kind in einer jungen gläubigen Familie geboren ist. Ten opis nie oznacza tego, że od tego momentu, jak dziecię narodzi się w wierzącej rodzinie, nur noch der Mann zu den Zusammenkünften der Gläubigen gehen soll. Powinien na miejsce wspólnych zgromadzeń się chodzić tylko ten mąż. Sicher ist es dem Herrn wohlgefällig, wenn Mann und Frau abwechselt im Bezug auf diese Sache. Z całą pewnością jest to zgodne z wolą Pana i podoba się mu to, jeżeli mąż i żona w tej sprawie opieki nad tym dziecięciem będą się zmieniali. Und dennoch sieht diese Hanna, diese junge Mutter, ihre erste Aufgabe
im Haus. Ale pomimo tego wszystkiego ta Anna, młoda matka, widzi swoje pierwszorzędne zadanie, aby być w domu ze swoim dziecięciem. Das ist eine wichtige Belehrung für junge Mütter. Bo to jest bardzo ważnym pouczeniem dla wszystkich młodych matek. Ihr erstes Arbeitsfeld ist das Haus und die Kinder. Waszym pierwszym miejscem pracy, najważniejszym miejscem jest dom i praca wokoło dzieci. Das ist der Wille Gottes. To jest zgodne z wolą Bożą. Und wir finden diese Wahrheit durch die ganze Bibel hindurch immer wieder neu bestätigt. I możemy stwierdzić, że ta prawda przez wszystkie karty Biblii od początku do końca ciągle na nowo jest potwierdzana. Im ersten Timotheusbrief Kapitel 4 wird von Frauen gesagt. W pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale jest powiedziane o niewiastach. Wenn sie Kinder aufgezogen. Zwraca się do nich, że jeśli one wychowują dzieci. Der Platz der Mütter ist im Haus und bei den Kindern. Miejscem matki jest dom i opieka nad dziećmi. Das hat natürlich zu tun mit Verzicht. Naturalnie to wszystko pociąga za sobą również i pewnego rodzaju rezygnację z różnych rzeczy. Und natürlich Verzicht für Mann und Frau. Naturalnie to również pociąga za sobą też i rezygnację z pewnych rzeczy zarówno dla męża, jak i dla niewiasty. Ein junges Ehepaar, das sich liebt, tut gern alles zusammen. Młode małżeństwo, które się miłuje, z całą pewnością wszystko robi chętnie razem. A wenn ein Kind geboren wird, ist das nicht mehr immer möglich. Ale jeżeli narodzi się dziecię, to nie zawsze jest to możliwe, aby czynić dużo rzeczy razem. Hanna, die gern an den Platz des Zusammenkommens gegangen ist. Anna, która przecież chętnie chodziła na te miejsce wspólnych zgromadzeń. Sie liebte zum Haus Gottes zu gehen. Ona miłowała to, aby chodzić do domu Bożego. Es war für sie ein Verzicht, zu Hause zu bleiben. To z pewnością dla niej było to pewnego rodzaju rezygnacją, że musiała pozostać w domu. Elkana, der gewohnt war, begleitet zu sein von seiner geliebten Frau Hanna. A Elkana, który był od lat przyzwyczajony, że towarzyszyła mu jego umiłowana żona Anna, gdy on tam szedł, musste jetzt allein zu diesem Platz am Hause Gottes gehen. On teraz musiał samotnie iść na te miejsce do domu Bożego. Wir sehen also, es ist für beide mit Verzicht verbunden. A więc zauważamy, że dla ich obydwojga ta sprawa dziecięcia powiązana jest z pewnego rodzaju rezygnacją z pewnych rzeczy. Und wenn wir glauben, den Menschen dem Herrn dienen möchten, a jeżeli my, wierzący ludzie, chcemy służyć naszemu Panu, to müssen wir bereit sein zu verzichten. To musimy również i być gotowi, aby potrafić rezygnować. Ich glaube, das ist ein Problem unserer Tage. A ja myślę, że właśnie ta sprawa to jest wielki problem w naszych czasach. Dass man nicht mehr verzichten will. Mianowicie nie chcemy, nie lubimy tego, aby z czegoś rezygnować. Und das verhindert manchen Dienst für den Herrn. A to jest przeszkodą w niejednej służbie dla Pana. Hanna bleibt ihrem Vorsatz treu. A Anna została wierna swojemu postanowieniu. Wir erinnern uns an ihr Gebet, das wir gestern betrachtet haben. Przypomnijmy sobie jej modlitwę, którą wczoraj mogliśmy rozważać. Sie hat gebetet um einen männlichen Nachkommen. Ona modliła się, aby Pan darował jej męskiego potomka. Und sie sagt Gott, wenn er die Bitte erfüllt. I ona powiedziała Bogu, że jeżeli Bóg tą prośbę spełni, dann würde sie ihn dem Herrn geben. To ona odda go Panu. Und jetzt hat Gott ihre Bitte erhört. Teraz Bóg wysłuchał jej prośbę. Und sie bleibt diesem
Vorsatz treu. A ona wiernie trwała przy swoim postanowieniu. Das ist sehr schön zu sehen. O, to jest piękne, gdy to widzimy. Wir sind manchmal so, dass wir eine Bitte haben und dem Herrn etwas versprechen. Bo my czasami tak postępujemy, że mając do Pana pewną prośbę, jakąś rzecz również i my Panu przyrzekamy. Und wenn der Herr uns dann die Bitte erhört, vergessen wir unser Versprechen. A gdy Pan daruje według naszej prośby, to my ze swojej strony zapominamy, aby swoje przyrzeczenie spełnić w stosunku do Pana. So war Hanna nicht. Nie, tak Anna nie była takiego usposobienia. Wir haben hier eine junge, gottesfürchtige und geistliche Frau vor uns. My mamy tutaj przed sobą młodą, bogobojną niewiastę. Ich hoffe, dass es viele solche gottesfürchtige und gläubige Frauen gibt in Polen. Ja mam nadzieję, że właśnie takich młodych, bogobojnych, wierzących niewiast jest również wiele w Polsce. Wir sehen aus diesen Versen, die wir gelesen haben. A więc widzimy z tych wierszy, które żeśmy przeczytali, dass Hanna ihren Mann in geistlicher Tiefe übertrifft. Widzimy tutaj, że Anna przerasta swojego męża w głębokości pojmowania duchowego. Das wird deutlich aus dem Ende von Vers 23. A to dobitnie widzimy z słów płynących pod koniec 23 wiersza. Da sehen wir gewisse Zweifel noch im Herzen von Elkana. Tam widzimy pewnego rodzaju wątpliwości w sercu Elkany. Diese Zweifel hatte Hanna nicht mehr. A Anna nie miała tego rodzaju wątpliwości. Sie vertraute völlig dem Herrn. Ona w pełni ufała Panu. Glückliche Hanna. Szczęśliwa Anna. Aber sehr schön ist von Elkana. Ale piękną rzeczą ze strony Elkany jest to, dass er die geistliche Haltung seiner Ehefrau anerkennt. Że on uznaje te duchowe postępowanie i nastawienie swojej małżonki. Das ist eine wichtige Haltung für die Ehemänner. Jest to bardzo ważne nastawienie, jakim powinni cechować się małżonkowie. Wir Ehemänner müssen manchmal feststellen, bo my, małżonkowie, czasami musimy stwierdzić, dass unsere Frauen uns im Glauben übertreffen. Że nasze żony we wierze nas przerastają. Und dann ist es sehr wichtig, dass wir diese geistliche Haltung unserer Frauen anerkennen. I dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy potrafili uznać duchowe nastawienie naszych żon. Das sehen wir am Anfang von Vers 23. A to widzimy na początku tego 23 wiersza. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, tue, was gut ist in deinen Augen. Gdyż czytamy, a Elkana, jej mąż, rzekł do niej, czyń, co ci się dobrym wydaje. Er anerkennt die geistliche Haltung seiner Frau. On uznaje te duchowe nastawienie swojej małżonki. So bleibt die Frau zu Hause und stillt ihren Sohn. Tak, ta niewiasta została w domu i karmiła swojego syna. Eine stillende Mutter ist ein sehr schönes Bild, wie frisch bekehrten Menschen geistliche Nahrung gegeben werden kann. Takie karmiące matki są pięknym przykładem na zobrazowanie tego, w jaki sposób świeżo nawróceni ludzie mają otrzymywać pokarm duchowy. Möchte das zeigen aus 1. Thessalonicher. Chciałbym to pokazać na przykładzie pokazanym w pierwszym liście do Tesaloniczan. 1. Tesalonicher 2, drugi rozdział, 7. siódmy wiersz. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, siódmy wiersz. Das schreibt der Apostel, dass er zart bei diesen neubekehrten Thessalonichern gewesen ist. Am Ende des Verses. Czytamy w drugiej połowie tego wiersza, że oni wśród tych nowonarodzonych Tesaloniczan byli łagodni jako żywicielka. Wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Tak, jako żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci.
Frisch bekehrte Menschen müssen geistliche Nahrung bekommen. Świeżo nawróceni ludzie muszą otrzymywać duchowy pokarm. Und es ist gut, wenn Gläubige da sind, die fähig sind, geistliche Nahrung zu geben. I dobrze jest, jeżeli są tacy wierzący, którzy są zdolni do tego, aby udzielać takiego duchowego pokarmu. Aber eine stillende Mutter zeigt uns, wie das geschehen kann. Ale ta karmiąca matka również nam pokazuje, w jaki sposób ma to się odbywać. Jede Mutter weiß, dass sie nur das dem Säugling geben kann, was vorher zuerst in ihr gebildet worden ist. Każda matka dobrze o tym wie, że swojemu niemowlęciu może dać tylko to, co wcześniej w niej samej zostało utworzone. Das ist eine wichtige Belehrung für gläubige Eltern, die Kinder haben. I z tego płynie bardzo ważne pouczenie dla wszystkich wierzących rodziców, którzy mają dzieci. Dass das Wort Gottes in den Eltern gebildet wird. Chodzi o to, aby Słowo Boże kształtowało tych rodziców. Dass sie sich selbst nähren vom Wort Gottes. Aby to rodzice najpierw samych siebie karmili Słowem Bożym. Dass das Wort Gottes ihnen zum Eigentum wird, zum persönlichen Eigentum. Chodzi o to, aby Słowo Boże stało się ich osobistą własnością. Und dann können sie das auch weitergeben an ihre Kinder. A dopiero wtedy oni będą potrafili to dalej podać swoim dzieciom. Aber das ist auch wichtig für solche, die Dienst tun in Sonntagsschulen. I to również jest ważne dla wszystkich tych, którzy wykonują tą służbę w szkółce niedzielnej. Das ist auch wichtig für Brüder, die am Worte dienen in der Versammlung. To również jest ważne dla braci, którzy usługują w głoszeniu Słowa Bożego w zgromadzeniu. Dass sie wissen, dass das Wort Gottes sie selbst füllen muss. Aby oni wiedzieli o tym, że najpierw to Słowo Boże musi ich samych wypełnić. Nur dann können sie das Wort Gottes wirklich weitergeben. I dopiero wtedy oni będą w stanie to Słowo Boże dalej podawać. Aber es braucht immer zwei Seiten für geistliches Wachstum. Ale zawsze są dwie strony duchowego wzrostu. Es braucht solche, die Nahrung geben. Bo ta sprawa potrzebuje takich, którzy te pożywienie dają. Und es braucht solche, die Nahrung aufnehmen. A również takich, którzy te pożywienie przyjmują. Und Samuel war ein Säugling, der Nahrung aufgenommen hat. I Samuel był takim niemowlęciem, który przyjmował ten pokarm. Auch da sehen wir die geistliche Bedeutung in 1. Petrus 2. I w tym widzimy duchowe pouczenie, jakie również mamy zapisane w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale. Erste Petrus 2. Vers 2. Drugi wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi wiersz. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Neubekehrte Menschen sind wie neugeborene Kinder. Nowonarodzeni ludzie to tak samo są jak i nowonarodzone niemowlęta. Und das Wort Gottes ermahnt uns, dass wir wachsen sollen im Glauben. A Słowo Boże nas napomina, że my powinniśmy wzrastać we wierze. Nicht immer Kindlein im Glauben bleiben sollen. I abyśmy nie pozostawali na zawsze tymi niemowlętami we wierze. Aber in dieser Sache sollen wir immer wie neugeborene Kindlein bleiben, schreibt Petrus. Ale w tej jednej sprawie powinniśmy pozostać jako te nowonarodzone niemowlęta. Begierig sein, Gottes Wort aufzunehmen. Abyśmy my byli pragnącymi, żądającymi przyjmowania Słowa Bożego jako pokarmu. In dieser Sache
Wie neugeborene Kindlein bleiben, auch wenn wir 60 oder 80 Jahre alt geworden sind. Tylko w tej sprawie mamy pozostać jako te nowonarodzone niemowlęta, nawet jeżeli już będziemy mieli 50 czy 60 czy 80 lat. Ich habe dieses Wort von 1. Petrus 2 erst richtig verstanden, als unser siebtes Kind geboren worden ist in unserer Familie. Ja te słowo z drugiego wiersza, drugiego rozdziału Piotra, pierwszy list, dopiero właściwie zrozumiałem, gdy narodził się nasze siódme dziecko. Das war eine Zeit, da war viel Lärm in unserem Haus. A był to wtedy czas, w którym w naszym domu panowało wiele hałasu. Und dieses neugeborene Kind hat sich von keinem Lärm abhalten lassen, die Milch aufzunehmen. I te nowonarodzone niemowlę, ono nie dało się powstrzymać żadnym hałasem, żadnym niepokojem, aby w spokoju przyjmować swój pokarm. Wir leben in einer Zeit, wo viel Lärm ist unter den Christen. A my obecnie żyjemy w czasach, w których jest wiele hałasu wśród chrześcijan. Wo viele verschiedene Stimmen an unsere Ohren kommen. Widzimy, czujemy, jak wiele różnych głosów dociera do naszych uszu. Und wir sind in Gefahr, dass wir abgelenkt werden dadurch von der guten, unverfälschten Milch. I jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że będziemy mogli być powstrzymywani od przyjmowania tego dobrego, niesfałszowanego mleka, duchowego mleka. Wenn ich auf der Reise bin, dann sagen mir, geben mir Gläubige immer wieder Bücher. Gdy jestem w podróży, to ciągle na nowo to się zdarza, że wierzący darują mi książki. Sie sagen zu mir, kennst du dieses Buch? I mówią do mnie, czy znasz tą książkę? Das ist ein gutes Buch, das musst du lesen. To dobra książka, musisz ją przeczytać. Ale nie jestem w stanie przeczytać wszystkich książek chrześcijańskich. Bo inaczej nie miałbym już wtedy czasu na czytanie samej Biblii. Samuel hat diese Milch aufgenommen. Tak, Samuel przyjmował to mleko. Petrus sagt nicht, was das für eine Milch ist. Piotr tutaj nie mówi, jakie to jest mleko. Er nimmt dann, dass wir alle verstehen, dass er Gottes Wort damit meint. On wychodzi z założenia, że wszyscy będziemy przez to rozumieli, że pod tym określeniem zawiera się Słowo Boże. Aber dann kommt der Moment, wo dieser Samuel entwöhnt wird von der Muttermilch. Ale przychodzi również i ta chwila, w której Samuel musi być pomału odzwyczajany od stałego przyjmowania mleka matczynego. Jung Bekehrte sind abhängig von der Hilfe solcher, die schon länger gläubig sind. Nowonarodzeni są zależni od tych, którzy już są doświadczeni we wierze długie lata. Auch Kinder, die aufwachsen in glaubenden Familien. Również dzieci, które wzrastają w rodzinach wierzących. Sie sind zunächst abhängig vom Glauben ihrer Eltern. Oni na początku są zależni od tej wiary ich rodziców. Ale musi nastać taka chwila, w której oni będą odstawiani od tych rodziców. I z chwilą, gdy takie dziecię jest odstawione od piersi, to jest zdolne przyjmować samodzielnie pokarm. Ich möchte die Jungen hier fragen. I chciałbym was, młodych, teraz zapytać. Bist du fähig, selbst das Wort zu lesen? Czy już jesteś zdolny, aby samodzielnie Słowo Boże czytać? Und darüber nachzudenken. I o nim rozmyślać. Und es aufzunehmen in dein Herz und dein Leben. I przyjmować je do twojego serca i również do twojego życia. Dann bist du geistlich ein entwöhntes Kind. To duchowo na to patrząc, jesteś już wtedy dzieckiem, które jest odstawione od piersi matki. Wir finden einen wichtigen Psalm über diese Entwöhnung.
My to w jednym ważnym psalmie czytamy o tym odstawieniu od piersi. Er ist in den Stufenlieden, Psalm 131. To jest psalm 131. Lies den ganzen Psalm. Przeczytajmy cały psalm 131. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Steht hier in Vers 2 auch ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter oder von seiner Mutter. Mhm. Bei. Ja. Ja, das ist bei. Bei, ja. Das ist das Wichtige, was wir in Vers 2 dieses Psalms finden. Najważniejszą rzecz, jaką chciałbym wskazać, którą w tym psalmie znajdujemy, jest zawarta w drugim wierszu. Es steht nicht ein entwöhntes Kind von seiner Mutter entwöhnt, sondern bei seiner Mutter. Tutaj nie jest napisane, że to dziecię jest odstawione od matki swojej, ale od piersi u swej matki. Ono dalej jest obok tej matki. Wenn junge, gläubige Menschen geistlich selbstständig werden, gdy młodzi, wierzący ludzie stają się pomału samodzielnymi duchowo, bedeutet das nicht, dass sie sich gegen ihre glaubenden Eltern stellen. To wcale to nie oznacza, że oni teraz mają stanąć przeciwko swoim duchowym rodzicom. Oder gegen die älteren Geschwister in der Versammlung. Albo przeciwko starszym wierzącym w zgromadzeniu. Oni wprawdzie stają się samodzielnymi we wierze, ale oni dalej są u swoich rodziców. Tu taki właśnie obraz w tym psalmie oglądamy. A więc, gdy Samuel został odstawiony od piersi matki, geht Hanna mit ihm zum Haus des Herrn. Wtedy Anna wybrała się, aby razem z nim iść do domu pańskiego. Sie begleitet ihn, sie geht mit ihm. Ona mu towarzyszy, idzie razem z nim. Ich habe manchmal gesagt, dass in gläubigen Familien, ja czasami mówiłem, że w tych wierzących rodzinach gehen die kleinen Kinder mit den Eltern. To małe dzieci idą z rodzicami. Und wenn die Kinder größer werden, a gdy dzieci już zaczynają dorastać, dann gehen die Eltern mit den Kindern. To rodzice idą z dziećmi. Wenn die Sache harmonisch ist. Naturalnie, gdy ta sprawa przebiega w ich rodzinie harmonijnie. Und wenn alle im Glauben stehen. I gdy wszyscy będą stali dobrze we wierze. I tu taki obraz widzimy też. Najpierw Samuel przychodził do matki, aby otrzymywać od niej mleko. A teraz Anna idzie ze Samuelem do domu Bożego. Ona zabiera ze sobą trzy rzeczy. Und das zeigt die tiefe Einsicht dieser glaubenden Frau im Bilde in die Person des Herrn Jesus. A te trzy rzeczy obrazowo wskazują na osobę Pana Jezusa, co świadczy o wielkiej duchowym zrozumieniu tej matki jego. Sie nimmt erstens drei Stiere mit. Drei Stiere? Ja, drei Pfarren. Das ist dreijähriges. Nein, Vers 24 in der ja. Mitte. Mhm. Ja. Sind drei Stiere, ja? Drei Stiere? Mhm. Steht das nicht so? Mhm. Dreijähriges. Stier. Ein dreijähriges Stier? Ja, ja. Ja, das kommt nicht drauf an. Mhm. Kommt nicht drauf an. Sie nehmen einen Stier mit, sag so. U nas jest napisane, że bierze trzyletniego cielca. Przyjmijmy, że
Przepraszam, ja tłumaczę. Przepraszam, ja tłumaczę tak, jak brat mówi. Der Stier. Ein Moment. Brat powiedział, jest napisane w polskiej Biblii trzyletniego cielca, w niemieckiej Biblii jest napisane trzy cielce, ale mówmy, że bierze cielca. Der Stier spricht von der Entschiedenheit unseres Herrn Jesus in seinem Leben und seinem Sterben. Ten cielec mówi obrazowo o tym zdecydowaniu w życiu Pana Jezusa. Das Ephamel spricht von der Reinheit seines Lebens. A jedna efa mąki mówi obrazowo o czystości jego życia. Und der Wein spricht von der Freude des Herrn. A łagiew wina obrazowo wskazuje na radość Pana. Wir haben hier das Bild einer Frau, die Einsicht hat in die herrliche Person des Herrn Jesus. Mamy tutaj obraz niewiasty, która ma głębokie wejrzenie we wspaniałość osoby Pana Jezusa. Ich hoffe, dass das auch wahr ist von den Schwestern hier. Ja mam nadzieję, że to również jest prawdą ze strony wszystkich sióstr tutaj zgromadzonych. Dass ihr die Evangelien eifrig lest. Że i również wy pilnie czytacie Ewangelię. Um darin diese Entschiedenheit des Herrn zu sehen, den Willen Gottes zu tun. Abyście i wy mogły widzieć to zdecydowanie, w jakim Pan wolę swojego Ojca wykonywał. Um zu sehen die Reinheit des Herrn Jesus. Aby widzieć tą czystość Pana Jezusa. Und um zu sehen, mit welcher tiefen Freude der Herr Jesus den Willen Gottes erfüllte. I aby widzieć również, jak głęboką radością był wypełniony Pan Jezus. Das ist das Bild, das wir hier vor uns haben. To jest właśnie obraz, jaki teraz mamy przed sobą. Und sie bringt jetzt diesen jungen Samuel ins Haus des Herrn. I ona teraz przyprowadza tego małego Samuela do domu Pańskiego. Und am Ende von Vers 25 wird berichtet, dass der Knabe noch jung war. I pod koniec 24 jest nam jeszcze napisane, a chłopiec był mały. Das zeigt diese wichtige Tatsache für gläubige Eltern. A to wskazuje na tą ważną rzeczywistość dla tych wszystkich wierzących rodziców, dass sie ihre Kinder schon jung in Verbindung bringen mit dem Platz des Zusammenkommens der Gläubigen. Że chodzi o to, aby swoje dzieci od małego zaprowadzały na miejsce zgromadzania się. Und sie schlachten jetzt diesen Stier. I teraz zarżnęli tego cielca. Und sie bringt dann Samuel in die Gegenwart des Herrn. I teraz przyprowadzają Pana do tego miejsca obecności Pana. Das zeigt uns einen wichtigen göttlichen Grundsatz. A to wskazuje nam na bardzo ważną duchową zasadę. Wie ein Mensch Gott begegnet. W jaki sposób człowiek może spotkać Boga? Es geht nur auf diese eine Weise. Może to się stać tylko w ten jeden sposób. Die dieses Bild hier auch klar macht. Taki, w jaki ten obraz nam jasno pokazuje. Erstens muss ein Mensch die Heiligkeit Gottes anerkennen. Po pierwsze, człowiek musi uznać świętość Bożą. Und zweitens sich einhüllen in die Gnade von Golgata. A po drugie musi się przyoblec w tą łaskę z Golgoty. Das ist der einzige Weg, auf dem ein Mensch Gott begegnen kann. Jest to jedyna droga, na której człowiek może spotkać Boga. Das haben wir getan am Tag unserer Bekehrung. My żeśmy to uczynili w dniu naszego nawrócenia się. Ich hoffe, dass das wahr ist von allen, die hier im Raum sind.
Mam nadzieję, że to jest prawdą w stosunku do wszystkich, którzy się w tej sali znajdują. Dass es einen Tag gibt in deinem Leben, że w twoim życiu był taki jeden dzień, wo du die Heiligkeit Gottes anerkannt hast, w którym to dniu ty żeś uznał tą świętość Bożą. Und im Licht dieser Heiligkeit gesehen hast, dass du ein Sünder bist. I w świetle Bożym żeś zauważył, że jesteś grzesznikiem. Und dann die Gnade von Golgatha in Anspruch genommen hast. A następnie skorzystałeś z tej łaski z Golgoty. Und jeder Mensch, der die Gnade Gottes, die Gott anbietet durch das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha. I każdy człowiek, który skorzysta z tej łaski Bożej, jaka została zaoferowana poprzez to dzieło dokonane na Golgocie, wenn du das im Glauben angenommen hast, i gdy to przyjąłeś we wierze, dann bist du auch von Gott angenommen. To również i ty jesteś przyjęty przez Boga. Sie bringt den Knaben zu Eli in die heilige Gegenwart Gottes. I czytamy, a chłopca zaprowadzili do Heliego, do tego świętego miejsca obecności Bożej. Und jetzt erinnert sie diesen alten Priester an ihre erste Begegnung mit ihm. I teraz ten stary kapłan przypomina sobie o tym pierwszym spotkaniu z nią. Sie erwähnt kein Wort mehr davon, dass Eli sich geirrt hat in ihr. Ona tutaj ani jednym słowem tego nie wspomina, że swego czasu Heli tak bardzo się pomylił w ocenie jej osoby. Obwohl Eli, das haben wir gestern gesehen, sie tief in ihrem Herzen verletzt hat. Pomimo tego, że ten Heli do głębi zranił jej serce, weil er meinte, sie sei eine Betrunkene. Dlatego, że on pomyślał o niej, że jest pijaną. Spricht sie kein Wort mehr davon. Ona tutaj ani jednym słowem o tym nie wspomina. Das zeigt, dass keine Bitterkeit mehr in ihrem Herzen war. A to wskazuje na to, że w jej sercu nie było gorzkości. Spreche nicht leichtfertig über diese Sache. Ja nie mówię tutaj tak lekkomyślnie o tej sprawie. Hanna ist sicher sehr verletzt worden. Bo z całą pewnością Anna była bardzo dotknięta tym, zraniona. Das kann uns auch geschehen. Również i nam może się coś takiego zdarzyć, dass der Ehemann die Ehefrau tief verletzt. Że małżonek do głębi zrani swoją małżonkę. Oder eine Frau ihren Mann tief verletzt. Albo małżonka do głębi zrani swojego swojego męża. Oder Eltern ihre Kinder verletzen. Albo rodzice zranią swoje dzieci. Oder Kinder ihre Eltern verletzen. Albo dzieci zranią do głębi swoich rodziców. Oder die Brüder der örtlichen Versammlung jemand ungerecht verletzen. Albo bracia miejscowego zgromadzenia w niesprawiedliwy sposób kogoś zranią. Dann ist die große Gefahr da, dass wir Bitterkeit tragen in unseren Herzen. To wtedy istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że będziemy nosili w naszym sercu zgorzknienie. Wenn hier jemand sitzt, der Bitterkeit gegen jemand hat in seinem Herzen. Jeżeli tutaj w tej sali ktoś taki siedzi, który ma gorzkość w swoim sercu w stosunku do kogoś innego, dann bitte ich dich, geh mit dieser Bitterkeit zu Gott. To proszę Cię, abyś z tą gorzkością poszedł do Boga. Das hat Hanna mit Bestimmtheit getan. I z całą pewnością Anna to dokonała. Sie hat die Sache Gott übergeben. Ona tą sprawę Bogu przekazała. Das hat sie befreit von Bitterkeit. I to ją wyzwoliło od zgorzknienia. Wenn Gläubige Bitterkeit haben im Herzen, jeżeli wierzący mają gorzkość w swoim sercu, dann sind sie nicht glücklich. To wtedy nie są szczęśliwymi. Hanna war eine glückliche, glaubende Frau. Anna była szczęśliwą, wierzącą niewiastą. Und sie spricht vor Eli nur noch von Gott und von seiner Gnade. I ona teraz do Heliego zwraca się słowami o Bogu i o Jego łasce. Und sie sagt, dass sie den jetzt diesen Samuel,
dem Herrn gibt. I ona teraz mówi, że ona teraz tego Samuela oddaje. Wir sehen dreierlei in ihrem Vorsatz. A więc w jej postanowieniu widzimy trzy rzeczy. Wir sehen, dass sie im Gebet diesen Vorsatz fasst. Widzimy tutaj, że ona w modlitwie to postanowienie powzięła. Wir haben gesehen, dass sie bei der Geburt von Samuel diesem Vorsatz treu bleibt. Również żeśmy to zauważyli, że ona po narodzeniu się tego Samuela pozostała dalej wierna swojemu postanowieniu. Und drittens erfüllt sie jetzt ihren Vorsatz und bringt Samuel ins Haus Gottes. A po trzecie, ona teraz spełnia swoje postanowienie i przyprowadza Samuela do domu Bożego. In Vers 18 bis 21 sehen wir, dass ihn da immer wieder besucht. A w drugim rozdziale od 18 do 21 wiersza widzimy, że ona ciągle na nowo swojego syna w tym miejscu odwiedzała. Samuel diente vor dem Herrn. Samuel służył przed Panem. Und zwar diente er, obwohl er nicht aus der priesterlichen Familie war. A to mianowicie też dodatkowo służył przed Panem, pomimo tego, że on nie pochodził z kapłańskiej rodziny. Er diente dennoch auf eine priesterliche Weise. To pomimo tego on w sposób kapłański służył Panu. Er half diesem alten Priester Eli. On pomagał temu staremu kapłanowi Heliemu. Das sehen wir, weil er ein Ephod trug. A widzimy to po tym, że on nosił lniany efod. Und dieses Ephod ist ein Weißzeug, ein weißes Hemd. A ten efod to nic innego jak biała lniana koszula. Das zeigt uns, dass wenn wir dem Herrn in seinem Haus dienen wollen. A to wskazuje na to, że jeżeli my chcemy Panu służyć w Jego domu, że my zawsze powinniśmy siebie samych oczyszczać. Że powinniśmy wszystko osądzać, co się nie może podobać Panu. I teraz widzimy tą cudowną rzecz, dass Hanna zu Hause ein Oberkleid näht für Samuel. Że Anna w domu swoim tą zewnętrzne koszulę zawsze szyła dla swojego Samuela. Und sie bringt dieses Oberkleid Jahr für Jahr ins Haus Gottes. I ona rok po roku ten płaszcz przynosiła corocznie do domu Bożego. Da sehen wir den Segen, der von einem gottesfürchtigen Heim ausgeht zum Platz des Zusammenkommens. I w tym obrazowo widzimy błogosławieństwo bogobojnego domu rodzicielskiego, które rozciąga się aż po dom Boży. Das ist eine wichtige Wahrheit. To jest bardzo ważna prawda. Es ist sehr wichtig, dass wir gesunde, gottesfürchtige, gläubige Familien haben. Jest to bardzo ważne, abyśmy mieli zdrowe, wierzące, bogobojne rodziny. Das ist ein großer Segen für das Zusammenkommen als Versammlung. Bo to jest wielkim błogosławieństwem dla tego miejsca zgromadzania się. Der Segen fließt aus dem Haus von Hanna zum Haus Gottes. Te błogosławieństwo przepływało z domu Anny aż do domu Bożego. Und in Vers 20 sehen wir, dass der Segen aus dem Haus Gottes zum Haus von Hanna fließt. A w wierszu 20. Wierszu 20 oglądamy, że również błogosławieństwo Boże z domu Bożego spływało i na dom Elkany. Eli segnete Elkana. Bo czytamy i błogosławił Heli Elkanie. Wenn die Glaubenden zusammenkommen zum Namen des Herrn. Jeżeli wierzący zgromadzają się w imieniu Pana, an irgendeinem Ort, w jakimkolwiek miejscu, da fließt Segen aus zu den glaubenden Familien, die sich da versammeln. To spływa błogosławieństwo również z tego miejsca
na ich wierzące domy. Und zum Schluss dieser Stunde möchte ich noch etwas zeigen. A na zakończenie tej pierwszej godziny chciałbym jeszcze jedno pokazać. Wir haben gesehen, dass Dienst für den Herrn mit Verzicht verbunden ist. Myśmy już to stwierdzili, że służba dla Pana połączona jest z rezygnacją z pewnych rzeczy. Aber jetzt sehen wir in Vers 20 und 21. Ale teraz widzimy w wierszach 20, 21, dass der Herr zurückgibt. Że Pan oddaje. Der Herr belohnt jeden Verzicht. Pan wynagradza każdego rodzaju wyrzeczenie. Ja mówię to z wielką radością i wdzięcznością. Ja to przeżyłem w moim własnym życiu. Służba dla Pana połączona jest z rezygnacją z wielu rzeczy. Aber der Herr gibt zurück mit Zins und Zinseszins. Ale Pan oddaje z powrotem z odsetkami i z odsetkami od odsetek. Hanna gibt diesen einzigen Sohn dem Herrn. Anna oddaje tego jedynego syna, jakiego posiadała, Panu. Das ist ein großer Verzicht für diese Mutter. Z pewnością to była wielka rezygnacja, wyrzeczenie się dla tej matki. Als Antwort von Gott bekommt sie drei Söhne und zwei Töchter. A jako odpowiedź od Boga otrzymuje w zamian trzech synów i dwie córki. Ist das nicht ein wunderbarer Gott, czyż to, mit dem wir es zu tun haben? Czyż to nie jest cudowny Bóg, z którym my mamy do czynienia? Wollen wir nicht alle diesem Gott dienen? Czy nie chcielibyśmy my wszyscy temu Bogu służyć? Samuel im Haus Gottes. Samuel w domu Bożym. Wir lesen 1 Samuel Kapitel 3, das ganze Kapitel. Przeczytajmy z pierwszej księgi Samuela, trzeci rozdział. Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział. A Pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu, a on odrzekł: oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to: nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła Pachole. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się. A gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani krwią ze zwierząt,
ani krwią z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego. Lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój, a ten na to: oto jestem. I rzekł: co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. I rósł Samuel, a Pan był z nim, i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. Wir sehen in diesen drei Kapiteln das Heranwachsen von Samuel. W tych trzech rozdziałach oglądamy wzrastanie Samuela. Und wir stellen fünf Phasen in seinem Heranwachsen fest. I możemy stwierdzić pięć faz w trakcie jego dorastania. Erstens ist er, in der ersten Phase ist er abhängig von der Milch seiner Mutter. W pierwszej fazie on jest zależny od mleka jego matki. In der zweiten Phase ist er entwöhnt, das heißt fähig selber Nahrung aufzunehmen. W drugiej fazie on został już odstawiony od piersi, to znaczy, że jest w stanie samodzielnie przyjmować pokarm. In der dritten Phase geht er aus dem Elternhaus und wird begleitet von seiner Mutter. Die Mutter ist immer bei ihm. W trzeciej fazie on odchodzi od domu rodzicielskiego i jego matka idzie razem z nim. In der vierten Phase seines Heranwachsens, w czwartej fazie jego dorastania, ist er im Haus Gottes und wird regelmäßig besucht von seiner Mutter. On przebywa w domu Bożym i jest regularnie odwiedzany przez swoją matkę. Und hier in Kapitel 3 verschwindet die Mutter aus dem biblischen Bericht. A tu w trzecim rozdziale zauważamy, że matka jego znika z opisu biblijnego. Er ist jetzt völlig selbstständig im Glauben. On teraz już jest w pełni samodzielny we wierze. Das zeigt uns nicht nur die Seite von Samuel. To pokazuje nam nie tylko tą rzecz ze strony Samuela. Ein glückliches geistliches Heranwachsen eines jungen Mannes. Nie tylko widzimy tutaj szczęśliwe wzrastanie młodego wierzącego męża. Es zeigt uns auch die Sorgfalt und Weisheit einer Mutter. Ale również pokazuje nam to troskliwość i mądrość wierzącej matki. Von Hannah können gläubige Eltern viel lernen. Od Anny mogą się wiele nauczyć wierzący rodzice. Wie sie die Kinder aufziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Jak oni mają dzieci wychowywać w karności i w napominaniu pańskim. Und wie sie sie dann mit Sorgfalt und Weisheit in die Selbstständigkeit entlassen. I w jaki sposób ci rodzice mają w troskliwości przekazywać te dzieci do samodzielnego życia. Das ist mit vielen Herzensübungen der Eltern verbunden. A jest to połączone na pewno z wieloma ćwiczeniami w sercach wierzących rodziców. Besonders wenn die Kinder dann selbstständig werden. A szczególnie wtedy, gdy dzieci stają się samodzielne. Dann gilt es für die Eltern, sie loszulassen. To wtedy jest obowiązujące dla rodziców, aby oni dzieci wypuścili. Und erwachsene Kinder loslassen ist ein Akt der Selbstverleugnung der Eltern. A wypuszczenie dorosłych dzieci to jest akt samozaparcia się rodziców. Aber es ist der Wille unseres Herrn.
Ale taka jest wola naszego Pana. Dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Aby mąż opuścił swojego ojca i swoją matkę. Und seine Frau anhängt. I aby przyłączył się do swojej żony. Und die zwei dann ein Fleisch sind. Aby później ci dwoje stało się jednym ciałem. Es ist sehr wichtig, von Hannah zu lernen. I to jest bardzo ważne, abyśmy się tego od Anny nauczyli. Die Kinder mit Sorgfalt und Weisheit zu umgeben. Aby dzieci otaczać troskliwością i mądrością. Und dann, wenn sie erwachsen werden, Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit zu entlassen. A potem, gdy oni już dorosną, aby krok po kroku wypuszczać te dzieci w samodzielność. Chciałbym teraz nakreślić tą najważniejszą linię przeciągniętą przez cały trzeci rozdział. Am Anfang dieses Kapitels dient Samuel priesterlich. Na początku tego rozdziału Samuel służy tutaj w sposób kapłański. Am Ende des Kapitels dient als Prophet. A na końcu rozdziału oglądamy, jak on służy jako prorok. Das sind zwei verschiedene Dienste von Glaubenden. A to są dwie różne służby wierzącego. Der priesterliche Dienst ist die Anbetung vor Gott. Ta kapłańska służba to jest przynoszenie uwielbienia przed Boga. Im priesterlichen Dienst hat der Glaubende Gott vor sich. W tej służbie kapłańskiej ten wierzący ogląda przed sobą Boga. Im prophetischen Dienst spricht er, hat er die Menschen vor sich. A w służbie prorockiej on ma przed sobą ludzi. Er spricht aus der Gegenwart Gottes hervor zu den Menschen. On z tej obecności Bożej, w jakiej przebywa, przemawia teraz do ludzi. Das ist die Entwicklung, die wir in diesem Kapitel mit Samuel finden. To jest właśnie rozwój duchowy, jaki w tym rozdziale trzecim oglądamy w osobie Samuela. Wir sehen in den ersten Versen unseres Kapitels, dass der geistliche Zustand der priesterlichen Familie tief war. Widzimy w pierwszych wierszach, że stan duchowy tej rodziny kapłańskiej był w upadku. Das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. A słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością. Das kann vorkommen, wenn der Zustand der Glaubenden tief ist. A to może się zdarzyć wtedy, gdy stan tych wierzących jest niedobry. Dass die Nahrung, die geistliche Nahrung zurückgeht. Tak, że ten duchowy pokarm nie jest przyjmowany. Das finden wir auch am Anfang des Buches Ruth. O tym też możemy przeczytać na początku księgi Rut. Elimelech wohnte in Bethlehem. Elimelech mieszkał przecież w Betlejem. Betlehem heißt Brothaus. A Betlejem to te słowo oznacza dom chleba. Aber es war Hungersnot im Brothaus. Ale okazuje się, że tam panował głód w tym domu chleba. Weil der Zustand des Volkes tief war. Dlatego, że stan tego ludu Bożego był niedobry. Das war hier auch. I tak też tu było w tym przypadku. Und Eli liegt an seinem Ort. A widzimy, jak Eli leżał na swoim miejscu. Eli zeigt uns den Niedergang des Priestertums hier. Eli nam tutaj pokazuje ten upadek kapłaństwa. Wir haben gestern gesehen, dass die normale Haltung des Priesters ist, dass er steht. Wczoraj żeśmy o tym mówili, że normalną postawą kapłana to jest pozycja stojąca. Aber wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass Eli sitzt auf einem Stuhl. Ale w pierwszym rozdziale czytaliśmy o tym, że Eli siedział na krześle. Und jetzt liegt er sogar an seinem Ort. A tutaj czytamy, że Eli leżał na swoim miejscu. Der Priesterdienst geht zurück. I podupadała ta służba kapłańska. Wie ist es bei uns, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen? Jak ta sprawa wygląda u nas, gdy zgromadzamy się na łamanie chleba? Geht da der Priesterdienst auch zurück?
Czy również i podupada ta służba kapłańska? To jest bardzo poważne pytanie. Czy jeszcze uwielbienie wstępuje z naszych serc do Boga? Albo to tylko stało się czystą tradycją? Formalismus i formalnością. Das ist das Bild, das wir hier haben. I tego obraz tutaj mamy przed sobą. Dann sind die Augen von Eli schlecht geworden. Następnie czytamy, że oczy jego zaczęły słabnąć. Sein Bild davon, dass das Licht über Gottes Gedanken zurückgegangen ist. A to również jest obrazem na to, że poznanie Bożych myśli też podupadało. Ale następnie oglądamy miłosierdzie Boże. Pomimo tego złego stanu, to czytamy, że lampa Boża jeszcze nie zgasła. To jest bardzo piękne. Es gibt örtliche Versammlungen mit einem sehr schwachen Zustand. Istnieją takie miejscowe zbory będące w bardzo słabym stanie duchowym. Und dennoch stehen sie da als Zeugnis für den Herrn. A pomimo tego oni tam jeszcze są w tym miejscu świadectwem dla Pana. Durch die Barmherzigkeit Gottes ist die Lampe Gottes noch nicht erloschen. Dzięki miłosierdziu Bożemu ta lampa Boża jeszcze nie zgasła. I tą myśl znajdujemy również zawartą w tym orędziu do zboru w Efezie z objawienia. Tam w tym zborze wymienione są niejedne dobre rzeczy. Możecie o tym przeczytać w drugim rozdziale Księgi Objawienia. Aber die erste Liebe, das erste Feuer für den Herrn war nicht mehr da. Ale tej pierwszej miłości, tego pierwszego zapału i ognia dla Pana tam już nie było. Und der Herr fordert sie auf, Buße zu tun. I Pan wzywa ich do pokuty. Sonst würde er den Leuchter wegnehmen. Bo inaczej będzie musiał zabrać świecznik. Das ist das Bild auch hier. I tego obraz oglądamy tutaj. Jetzt finden wir Samuel, der auch liegt. I tutaj czytamy, że również i Samuel leżał. Aber es gibt in der deutschen Sprache ein Sprichwort. A w niemieckim języku jest takie przysłowie. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Jeżeli nawet dwoje to samo czyni, to nie zawsze jest to samo. Und so ist das hier genau. I dokładnie ta sprawa wygląda w tym przypadku. Das Liegen Samuels war nicht an seinem Ort, wie to, bei Eli. To, że Eli, przepraszam, ten Samuel leżał, to nie na swoim miejscu, tak jak jest napisane, że Heli leżał na swoim miejscu. Das Liegen Samuels war bei der Bundeslade. Bo to leżenie Samuela odbywało się w przybytku Pana, tam, gdzie była skrzynia Boża. Taka jest wielka różnica pomiędzy nimi. Ta skrzynia przymierza mówi obrazowo o osobie Pana Jezusa. A mianowicie, w jaki sposób On teraz mieszka w pośrodku swojego ludu. Es ist ein Bild von Matthäus 18, Vers 20. Tutaj widzimy obraz tego wiersza z Ewangelii Mateusza 18, 20 wiersz. Wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, da bin ich in ihrer Mitte. To ja jestem w pośród nich. Und da lag Samuel. Tam w tym miejscu leżał Samuel. Da war Samuel zur Ruhe gekommen. Tam Samuel ułożył się do spoczynku. Es gibt, ich denke an einen Bruder in der örtlichen Versammlung, wo ich herkomme. Ja myślę teraz o pewnym bracie z miejscowego zgromadzenia, z którego ja pochodzę. Es ist in seiner Jugend
zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. On już we wczesnej młodości uwierzył w Pana Jezusa. Und dann zog herum in ganz verschiedenen Kirchen, etwas zu bekommen. A następnie on zaczął wędrować po wszystkich okolicznych kościołach, aby w nich coś znaleźć. Er war unruhig und er suchte. On był niespokojny, on szukał. Und da fand Gläubige, die allein zum Namen des Herrn versammelt waren. Aż znalazł wierzących, którzy jedynie byli zgromadzeni w imieniu Pana. Und da kam an diesem Platz zur Ruhe. I tam on na tym miejscu spoczął. Und an diesem Platz ist geblieben schon 30 Jahre. I na tym miejscu on już trwa 30 lat. Das ist das Bild von Samuel. Taki jest tutaj ten obraz, jaki widzimy w przypadku Samuela. Er ruhte an diesem Platz. On spoczywał na tym miejscu. Und das ist eine ernste Frage, die an uns herankommt heute Nachmittag. A to jest również bardzo ważne, poważne pytanie, które i do nas się kieruje dzisiaj wieczorem. Viele von uns kennen diesen Platz des Zusammenkommens. Wielu z nas zna to miejsce wspólnego zgromadzania się. A wie bist du an diesem Platz? Aber wie bist du? Wie? In welchem Zustand? Ale w jakim stanie ty się znajdujesz na tym miejscu zgromadzania się? Ich möchte eure Gedanken richten zum Patriarchen Jakob. A chciałbym wasze teraz myśli skierować do patriarchy Jakuba. Jakob war zweimal in Betel. Jakub dwa razy przebywał w Betel. Betel heißt Haus Gottes. To miejsce w tłumaczeniu oznacza Dom Boży. Und ist ein Bild des Zusammenkommens als Versammlung. I ono jest obrazem na zgromadzanie się w zborze. In seiner Jugend das erste Mal in 1. Mose 28. W swojej młodości on w tym miejscu przebywał, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale. Da floh er aus seinem Elternhaus. Wtedy on akurat znajdował się w trakcie ucieczki ze swojego domu rodzinnego. Weil er seinen Vater schamlos belogen und betrogen hat. Dlatego, że on bezwstydnie oszukał i okłamał swojego ojca. Und er legte sich nieder in Betel. I tam, w tym miejscu, Betel, on ułożył się. Ich bin selbst in meinem Leben in vielen Betten gelegen. Ja sam osobiście w moim życiu we wielu różnych łóżkach leżałem. Sie waren unterschiedlich bequem. Ich wygoda była różnorodna. Aber auf einem Stein bin ich noch nie gelegen. Ale jeśli chodzi o to, to na kamieniu jeszcze nigdy nie leżałem. Aber Jakob lag auf einem Stein. Ale my wiemy, że Jakub leżał na kamieniu. Und da begegnet ihm der Herr in einem Traum. A widzimy, że tam Pan spotyka go w śnie. Und dann erkennt er, das ist das Haus Gottes. I Jakub to zauważa, że to miejsce to Dom Boży. Wisst ihr, was er sagt? I wiecie, co on wtedy mówi? Wie furchtbar ist dieses Haus. I stwierdza, jakże straszny jest ten dom. Er fühlte sich nicht wohl an diesem Platz. On nie czuł się dobrze w tym miejscu. Und dann ist über viele Jahre durch schwere Übungen gegangen. A następnie on przez wiele lat swojego życia przechodził przez ciężkie doświadczenia. Und dann kommt die Aufforderung Gottes an ihn in 1. Mose 35. A następnie w 1. Mojżeszowej w 35. rozdziale czytamy, jak do niego skierowane zostało ze strony Boga wezwanie: Ziehe hinauf nach Betel. Wyjdź stąd do Betel. Und wohne daselbst. I zamieszkaj tam. Komme an diesem Platz zur Ruhe. I tam, w tym miejscu, znajdź miejsce spoczynku. Das ist mein Wunsch für uns alle. I takie jest również życzenie dla nas wszystkich. Dass wir an diesem kostbaren Platz des Zusammenkommens nach Gottes Wort zur Ruhe kommen. Abyśmy w tym kosztownym miejscu, według Słowa Bożego, również i my znaleźli miejsce spoczynku.
Das ist das Bild von Samuel, wie er liegt bei der Bundeslade. To jest właśnie obraz tego Samuela, który leży obok skrzyni Bożej. Und an diesem Platz hört er die Stimme des Herrn. I tam, w tym miejscu, on słyszy głos Pana. Das ist interessant. To jest bardzo interesujące. Hast du das auch schon gehört? Czy również i ty kiedyś to słyszałeś? Als du an diesem Platz versammelt warst. Tam, w tym miejscu, gdzie byłeś zgromadzony, dass der Herr persönlich zu dir gesprochen. Że w tym miejscu Pan przemówił do ciebie osobiście, das hat Samuel erlebt. To przeżył Samuel. Aber er erkannte nicht, dass der Herr zu ihm sprach. Ale on nie rozpoznał tego, że to Pan do niego przemawiał. Er meinte, Eli hätte ihn gerufen. On myślał, że to Eli go woła. Das kann uns auch vorkommen in der Wortverkündigung. Tak również może i zdarzyć się z nami w trakcie głoszenia Słowa Bożego. Das wir sagen, ja, das hat dieser Bruder gesagt. Że my będziemy mówili, a to powiedział ten brat. Das war nur der Bruder sowieso, der das gesagt. A to tylko ten brat taki i taki o tym powiedział. Aber dahinter stand der Herr. Ale za tym stał Pan, der zu dir geredet hat. Który do ciebie przemówił. Samuel steht auf und geht zu Eli. Samuel wstaje i idzie do Eliego. Und er sagt, du hast mich gerufen. I mówi, oto wołałeś mnie. Und wir sehen auch da bei Eli eine gewisse Trägheit. I w tym również widzimy osobie Eliego pewnego rodzaju lenistwo, opieszałość. Er bemüht sich nicht besonders. On niezbyt się tutaj wysilał. Das ist eine Gefahr, wenn wir älter geworden sind. I takie też jest niebezpieczeństwo, jeżeli my staniemy się starszymi. Und das ist ein ernstes Wort an die älteren Brüder. I to w tym miejscu jest poważne słowo kierowane do starszych braci. Ist uns das Wohlergehen der jungen Geschwister wirklich am Herzen? Czy rzeczywiście nam leży na sercu to, aby młodzi bracia, młodzi wierzący się dobrze czuli wśród nas? Oder sind wir ein wenig träge geworden? Albo może my też staliśmy się troszkę opieszałymi? Aber es ist wunderbar, wie der Herr einfach wieder ruft. Ale jest to po prostu cudowne, jak Pan ponownie woła go. Wenn Gott sich etwas vornimmt, bo jeżeli Bóg sobie coś postanowi, dann führt er es aus. To również i to spełnia. Trotz unserer Trägheit, pomimo naszej opieszałości, trotz unserem Unverständnis, pomimo naszego niezrozumienia go, bei Eli finden wir Trägheit, w przypadku Eliego widzimy opieszałość, bei Samuel zunächst nicht verstehen, a w przypadku Samuela widzimy na początku, że on nie rozumiał, o co chodzi. Aber der Herr wiederholt seinen Ruf. Ale Pan powtarzał swoje wezwanie. Wir lesen in Gottes Wort viele Male, dass Gott sprach. Wielokrotnie w Słowie Bożym czytamy o tym, że Bóg przemówił. Aber manchmal lesen wir, dass Gott ruft. Ale czasami czytamy o tym, że Bóg woła. Und dann ist es besonders wichtig. I to w przypadkach, które są szczególnie ważne. Als Gott die Schöpfung schuf, bo gdy Bóg dokonał stworzenia, ta sprache, to On mówił. Wisst ihr, wann Gott das erste Mal gerufen hat? A czy wiecie, kiedy po raz pierwszy Bóg zawołał? Als der Mensch in Sünde gefallen war. Wtedy, gdy człowiek po raz pierwszy popadł w grzech. Wo bist du? I Bóg zawołał, gdzie jesteś? Das ist Gott etwas sehr Wichtiges. I to było dla Boga coś bardzo ważnego. Das beschäftigt das Herz Gottes. To zajmowało serce Boże. Auch du, der du in diesem Saal sitzest. Również i to, że ty siedząc w tej sali, der du dich noch nicht bekehrt hast,
który jeszcze do tej pory się nie nawróciłeś, Gott ruft heute Nachmittag zu dir. Bóg dzisiaj wieczorem do ciebie woła. Wo bist du? Gdzie ty jesteś? Er möchte, dass du dich heute bekehrst. Bóg chce, abyś dzisiaj się nawrócił. Gott ruft den Sünder zur Buße. Bo Bóg wzywa grzesznika do pokuty. Aber Gott ruft auch in 3. Mose 1. Ale Bóg również zawołał w 3. Mojżeszowej w 1. rozdziale. Aus dem Zelt der Zusammenkunft. Zawołał z tego namiotu zgromadzenia. Und da zeigt er, dass er Anbeter sucht. A to wskazuje na to, że Bóg szuka chwalców. To też jest również wezwanie do ciebie dzisiaj wieczorem. Może ty jesteś już długo wierzącym, ale jeszcze nie znasz tego miejsca zgromadzania się, gdzie zgromadzamy się na łamanie chleba i po to, aby uwielbiać Pana. Auch hier bei Samuel ruft Gott. Również i tutaj w przypadku Samuela Bóg zawołał. Und es geht zuerst Gericht hier. I w pierwszym rzędzie chodziło tu o sąd. Aber zweitens darüber hinaus zur Wiederherstellung des Volkes Gottes. Ale po drugie, ponad tym wszystkim chodziło o przywrócenie tego ludu Bożego na ich właściwe miejsce i stan. Dieser junge Samuel muss lernen, wie Gott zu ihm spricht. I ten młody Samuel musiał się nauczyć, w jaki sposób Bóg do niego przemawiał. Das ist eine Frage, die mich viele junge Gläubige fragen. To jest również pytanie, które stawia mi wielu młodych wierzących. Auf welche Weise kann ich dich, den Willen des Herrn für mich erkennen? W jaki sposób mogę rozpoznać wolę Pana w stosunku do mnie samego? Und darauf gibt es keine einfache Antwort. I na takie pytanie nie istnieje łatwa odpowiedź. Das ist mit vielen Übungen des Herzens verbunden. Bo jest to połączone z wieloma ćwiczeniami Twojego serca. Samuel hatte Übungen in der Nacht. Samuel przeżywał tutaj ćwiczenie w nocy. Und er ist dreimal aufgestanden und hat sich wieder niedergelegt. On trzykrotnie wstawał i trzykrotnie się z powrotem kładł. Und jetzt sehen wir etwas Besonderes. A teraz widzimy coś szczególnego. Obwohl Samuel Eli, was den persönlichen Glauben anbetrifft, ihn übertrifft. Pomimo tego, że Samuel, jeżeli chodzi o osobistą wiarę, to przerastał tego Heliego, kann der alte Eli dem jungen Samuel helfen, den Willen Gottes zu erkennen. To jednak ten stary Heli pomógł temu młodemu Samuelowi, aby tą wolę Bożą rozpoznać. Es kann vorkommen in einer örtlichen Versammlung. I może się tak zdarzyć w jakimś miejscowym zgromadzeniu, dass junge Glaubende tiefer sind im Glauben als die Älteren. Że młodzi wierzący będą głębiej żyjący we wierze niż starsi wierzący. A wenn das der Fall ist bei dir, wenn du das feststellst als junger Christ. I jeżeli ty, jako młody chrześcijanin, to stwierdzasz, że taki przypadek występuje w stosunku do twojej osoby, dass bei den Älteren eine gewisse Trägheit da ist vielleicht, może stwierdzasz, że u tych starszych pewnego rodzaju opieszałość jest, dann denke daran, dass diese älteren Geschwister dir trotzdem helfen können. To o tym zawsze myśl, że pomimo tego ci starsi wierzący mogą być dla ciebie pomocą. Das ist sehr schön auch zu sehen im Buch Rut. To jest również bardzo piękne, gdy możemy to oglądać w księdze Rut. Mit Naomi und Rut. Jeśli chodzi o Noemi i Rut. Rut hatte mehr Glaubenskraft als Naomi. Ta młoda Rut miała więcej siły we wierze niż Noemi. Aber Naomi konnte Rut viel berichten
über den Boas. Ale Noemi potrafiła więcej opowiedzieć tej młodej Rut o tym Boazie. Und das sehen wir auch hier. I to również oglądamy tutaj. Eli hilft dir Samuel, sich richtig zu benehmen. Ten Eli pomaga Samuelowi, aby we właściwy sposób potrafił się zachować. Er sagt, was Samuel zum Herrn sagen soll, wenn er ruft. On mówi do niego, w jaki sposób Samuel ma się odezwać, gdy Bóg do niego zawoła. Rede Herr, den dein Knecht hört. Aby wtedy powiedział, Panie, mów, sługa Twój słucha. Seine wichtige Haltung von Gläubigen. To jest bardzo ważne nastawienie wszystkich wierzących. Dass das nicht nur unsere Rede ist. Aby to nie tylko było naszym zwyczajem w mowie, sondern die innere Haltung von uns. Ale aby takie było wewnętrzne nastawienie nas. Dass wir erstens verlangend sind nach dem Wort des Herrn. Abyśmy po pierwsze byli pragnącymi tego słowa Pańskiego. Und dass wir die innere Bereitschaft haben, diesem Wort zu gehorchen. Ale również abyśmy mieli takie wewnętrzną gotowość być posłusznym temu słowu. Das ist der Inhalt dieses wichtigen Satzes. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Taka jest treść tego ważnego zdania. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Und jetzt sehen wir etwas Besonderes ab Vers 10. I coś szczególnego oglądamy, począwszy od 10 wiersza. Da sehen wir, dass der Herr nicht nur rief, sondern dass er kommt und herzutritt. Tutaj czytamy, że nie tylko Pan zawołał, ale czytamy, że przyszedł Pan, stanął i zawołał. Nachdem Samuel die Bereitschaft hatte zu gehorchen, po tym, gdy Samuel wykazał tą gotowość, aby słuchać, macht der Herr ihm seine Gegenwart fühlbar. To Pan dał odczuć mu swoją obecność w tym miejscu. Das ist etwas Besonderes. To jest coś szczególnego. Wenn der Herr uns seine Gegenwart fühlbar macht, jeżeli Pan nam da odczuwać swoją obecność, und dann ruft er Samuel, Samuel. I woła do nas Samuelu, Samuelu, damit er ganz sicher ist, dass er gemeint ist. Po to, aby ten Samuel był całkowicie pewny, że to o nim jest mowa. Er macht Der Herr macht nicht nur seine Gegenwart fühlbar. Pan nie tylko, że dał mu dobitnie odczuć swoją obecność, sondern er schenkt Samuel auch Sicherheit. Ale on również i darował Samuelowi pewność, dass er sich nicht täuscht, że Samuel nie myli się. Und jetzt sagt Samuel, gelernt von Eli. I teraz Samuel, pouczony przez Heliego, mówi: Rede, denn dein Knecht hört. Mów, bo sługa Twój słucha. Und jetzt beginnt der Herr zu reden. I teraz Pan zaczyna mówić. Und es ist ein Ausspruch des Gerichts über das Haus Elis. A tu słyszymy te wypowiedzenie wyroku nad domem Heliego. Die Söhne Elis waren schlimme Männer. Synowie Heliego byli złymi mężami. Sie gehörten zum priesterlichen Haus. Oni należeli do domu kapłańskiego. Aber sie haben den Herrn bestohlen. Ale oni okradali Pana. Und sie haben unmoralisch gelebt. I niemoralnie żyli. Und wir sehen, dass Eli das gewusst hat. A wiemy również, że Heli o tym wiedział. Und dass er sie auch getadelt hat. I że on również napominał ich. Das ist in Kapitel 2, Vers 23. O tym czytamy w drugim rozdziale, 23 wiersz. Mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Eli wusste von diesen bösen Taten seiner Söhne. Heli wiedział o tych złych czynach swoich synów. On ich napominał, aber er hat ihnen nicht gewehrt.
Ale on im niczego nie zabraniał. Das haben wir gelesen in Kapitel 3. O tym czytaliśmy w trzecim rozdziale, w 13 wierszu. Da lasen wir, dass er es, dass Elias gewusst hat, dass seine Söhne sich den Fluch zugezogen und er ihnen nicht gewährt hat. My tu czytamy o tym w 13 wierszu w połowie, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on im nie zabraniał. My mamy niestety słowo strofował, powinno być zabraniał. Es geht in dieser Sache, die wir jetzt vor uns haben. I tu chodzi o to, w tej sprawie, którą mamy przed sobą, nicht um ein Problem der Familie von Eli, des Heimes von Eli. Nie chodzi tu tak bardzo o ten problem rodziny i tego domostwa Heliego, ale tu chodzi o problem dotyczący domu Bożego. Jest to bardzo ważne, abyśmy właśnie to zauważyli. A więc tutaj nie powstał jakiś problem rodzinny, ale tu oglądamy problem zgromadzenia. Wir haben gesprochen von Familienfragen und Versammlungsfragen. My żeśmy mówili już o tych sprawach rodzinnych i o sprawach zgromadzenia. Aber im Bild der Söhne Elis geht es um eine Versammlungsfrage. A w tym obrazie tych synów Heliego oglądamy sprawę dotyczącą zgromadzenia. Dass sie im Opferdienst Böses getan haben. Że oni w tych służbach ofiarnych przed Panem zło czynili. Wenn Böses vorkommt im Zusammenkommen als Versammlung, jeżeli zło się zdarzy w miejscu zgromadzania się przed Panem, dann ist es wichtig, das zu erkennen. To jest to rzeczą ważną, abyśmy potrafili to zauważyć. Es ist auch zweitens wichtig, dann das zu tadeln. Jest po drugie ważną sprawą, abyśmy potrafili to strofować, napomnieć. Aber das ist nicht genug. Ale to jeszcze nie jest wystarczające. Es muss auch gewährt werden. Bo musi również nastąpić trzecia rzecz, zabronienie tego. Und da war Eli zu träge dazu. I w tym względzie Heli był opieszały. Hat das Böse gesehen? On zło widział. Hat das Böse getadelt, on zło strofował, aber hat ihm nicht gewehrt. Ale on nie zabraniał temu złu się rozprzestrzeniać. Wisst ihr warum? A wiecie dlaczego? Kapitel 2, vers 29. Drugi rozdział, 29 wiersz. Da lesen wir in der Mitte des Verses. Tam czytamy w środku tego wiersza. Du ehrst meine Söhne mehr als mich. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. Wenn uns die Gläubigen oder die Menschen des Volkes Gottes so wichtiger sind als die Rechte des Herrn. Dzieje się to w takim przypadku, jeżeli ludzie spośród ludu Bożego są dla nas ważniejszymi niż prawa pańskie. Das ist eine falsche Haltung. Jest to błędne nastawienie. Und Eli hat das Gericht über sein Haus auf sich gezogen dadurch. I przez to Heli ściągnął sąd Boży na swój dom. Feststellen und tadeln ist nicht genug. Stwierdzić coś i strofować coś to jeszcze nie jest wystarczającą rzeczą. Sondern es geht dann auch darum zu handeln. Ale po tym musi nastąpić trzecia czynność, mianowicie działanie. Und das hat Eli unterlassen. A Heli tego nie wykonał. Und darum kommt dieses Wort des Gerichts über das Haus, das priesterliche Haus Elis. I dlatego musiało być wypowiedziane te słowo sądu dotyczącego tego domu kapłańskiego Heliego. Jetzt kommt der erste Dienst, prophetische Dienst von Samuel. I teraz widzimy, jak rozpoczyna się pierwsza prorocza służba Samuela. Und das war ein schwerer Dienst. A była to trudna służba. Der Dienst für den Herrn ist nicht immer leicht und schön. A służba dla Pana nie zawsze jest łatwa
i piękna. Es gibt auch sehr schwere Dienste. Również istnieją bardzo trudne służby. Wir finden einige gezeigt im Worte Gottes. Nie jedne z nich mamy pokazane w Słowie Bożym. Zum Beispiel musste der Prophet Jesaja zu Hiskia gehen. Na przykład musiał prorok Izajasz iść do Hiskiasza. Und er musste ihm sagen, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. I musiał mu powiedzieć, rozporządź twoim domem, bo z pewnością umrzesz. Ich war immer beeindruckt vom Propheten Jesaja. Zawsze prorok Izajasz wywierał na mnie wielkie wrażenie. Wie treu er diesen Dienst erfüllt. W jak wierny sposób on tą służbę wykonywał. Das war schwer für Jesaja. To było przecież trudne dla Izajasza. Aber er erfüllte seinen Dienst. Ale on wykonywał swoją służbę. Aber das war nicht der erste Dienst von Jesaja. Ale ta służba, o której wspomniałem, to nie była pierwsza, jaką wykonywał Izajasz. Aber hier haben wir den ersten Dienst von Samuel. Den ersten prophetischen Dienst von Samuel. My oglądamy przed sobą w trzecim rozdziale pierwszą prorocką służbę Samuela. Und wir lesen in Vers 15, dass Samuel sich fürchtete, Eli das Gesicht mitzunehmen. I czytamy pod koniec 15 wiersza: Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Und jetzt ist noch etwas Gutes von Eli zu sagen. I znowu możemy coś dobrego o Helim powiedzieć. Er macht es dem jungen Samuel leicht. On ułatwił tą sprawę temu młodemu Samuelowi, żeby mu powiedział. Dieser alte Eli war schwach im Glauben. Ten stary Heli miał słabą wiarę. Aber dieser Eli hatte ein demütiges Herz. Ale ten Heli miał pokorne serce. Dieser Mann konnte überwinden. Überwinden. Ten mąż potrafił zwyciężyć. Schon als der Herr begann zu Samuel zu sprechen, już wtedy, gdy Pan rozpoczął mówienie do Samuela, in der Nacht, wo er diese Übungen hatte, w tej nocy, w której Pan go ćwiczył, da muss Eli sich gesagt haben, warum spricht der Herr nicht mehr zu mir? To z pewnością Heli już musiał sobie pomyśleć, dlaczego Pan nie przemawia bezpośrednio do mnie. Dieser alte Mann musste sich überwinden. I ten stary mąż musiał przezwyciężyć się. Und er hat doch dem jungen Samuel geholfen. I jednak pomógł temu młodemu Samuelowi. Und jetzt hilft er ihm wieder. I teraz ponownie mu pomaga. Er sagt zu ihm, verhehle mir nichts. I on mówi do niego, nie ukrywaj przede mną wszystkiego. Und da teilte Samuel ihm alle Worte mit, Vers 18 am Anfang. I czytamy w 18 wierszu i opowiedział mu Samuel całą rzecz. Das ist der treue Dienst eines Knechtes Gottes. Tak wygląda wierna służba sługi Bożego. Dass wir alle Worte Gottes mitteilen. Że wypowiadamy, przekazujemy dalej wszystkie słowa Boże. Nicht nur eine halbe Botschaft. Nie głosimy tylko połowicznego poselstwa. Sondern eine ganze Botschaft. Ale głosimy całe poselstwo. Muss manchmal Dienste tun in der Schweiz an Beerdigungen. Ja czasami muszę usługiwać w trakcie pogrzebów w Szwajcarii. Diese Gelegenheit benutze ich, um das Evangelium deutlich zu sagen. I te sposobności wykorzystuję, aby dobitnie głosić Ewangelię. Ich stelle die Liebe und Gnade Gottes vor im Herrn Jesus. Ja zawsze przedstawiam miłość i łaskę Bożą w osobie Pana Jezusa. Dass er jeden Menschen rettet, der zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Że On każdego człowieka chce ratować, który we wierze do Niego przychodzi. Das ist aber nur die halbe Botschaft. Ale dotąd powiedziawszy, to jest tylko połowiczne poselstwo. Sage dann auch jedes Mal. Bo ja za każdym razem jeszcze to dopowiadam, was geschieht, wenn ein Mensch dieses Angebot ablehnt. Co stanie się wtedy, jeżeli jakiś człowiek odrzuci tą ofertę? Dass er dann
in den Feuersee kommt. Że on wtedy znajdzie się w jeziorze ognistym. In die ewige Gottferne. I w wiecznym oddaleniu od Boga. Die erste Hälfte der Botschaft hören sich die Menschen noch ruhig an. Pierwszą połowę Bożego poselstwa ludzie spokojnie wysłuchują. A wenn man vom Gericht spricht, ale gdy mówi się już o sądzie, dann sagen sie mir manchmal nach der Beerdigung, to czasami zwracają się do mnie po tym pogrzebie. Das war nicht taktvoll von ihnen, dass sie vom Gericht gesprochen. To było nietaktowne z Pana strony, że Pan wspominał o sądzie. Ich möchte aber nicht taktvoll sein. Nie, ja nie chcę być taktowny. Sondern ich möchte alle Worte Gottes verkündigen. Ale ja chciałbym głosić wszystkie słowa Boże. Der Apostel Paulus sagt den Ältesten von Ephesus. Apostoł Paweł powiedział do starszyzny z Efezu. Ich habe nichts zurückgehalten. Ja nie powstrzymałem się. Den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Aby wam całe poselstwo Boże głosić. Er tat Samuel tat Eli alle Worte kund, oder tat, teilte sie mit. I tak czytamy, i opowiedział mu Samuel całą rzecz. Nic nie ukrył przed nim. Und jetzt sehen wir noch einmal eine gute Haltung von Eli. I jeszcze raz oglądamy dobre nastawienie tego Heliego. Er beugt sich unter die Züchtigung Gottes. Bo widzimy, jak on uniżył się pod karnością Bożą. Wir erleben das auch auf dem Weg des Glaubens. My też to przeżywamy na drodze wiary, dass wir versagen. Że my też zawodzimy. Persönlich. Osobiście. Oder in unseren Familien. Albo w naszych rodzinach. Oder in der örtlichen Versammlung. Albo w miejscowych zgromadzeniach. Und dann legt Gott eine Züchtigung auf uns. A wtedy Bóg musi na nas złożyć swoje ćwiczenie, karność swoją. Und dass Gott uns züchtigt, beweist, dass er uns liebt. A to, że Bóg nas ćwiczy, to dowodzi tego, że On nas miłuje. Könnt ihr finden in Hebräer 12. O tym możecie przeczytać w Hebrajczyków 12 rozdział. Züchtigungen Gottes sind den Beweis. Ćwiczenia Boże są dowodem na to, dass wir nicht Bastarde sind, sondern Söhne. Że my nie będziemy bękartami, ale synami. Dass wir wahre geliebte Kinder Gottes sind. Że my będziemy prawdziwymi, umiłowanymi dziećmi Bożymi. Und wenn Züchtigung über uns kommt, a jeżeli to ćwiczenie przychodzi, dann geziemt es sich uns unter diese Züchtigung zu beugen. To przystoi, abyśmy my przyjęli to ćwiczenie i uniżyli się pod ręką Bożą. Und das tut Eli am Ende von Vers 18. I o tym czytamy, że to uczynił Heli pod koniec 18 wiersza. Er sagt, es ist der Herr. On powiedział, Pan to jest. Er tue, was gut ist in seinen Augen. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach Jego. Er anerkennt die Herrschaft Gottes über ihn auch in der Züchtigung. On uznaje panowanie Boga również i w trakcie tego karania Bożego. Wir lesen in Vers 19 und 20. A my czytamy dalej w 19 i 20 wierszu, dass Samuel groß wurde. Że Samuel dorósł już teraz. Und dass der Herr mit ihm war. I że Pan był z nim. Und dass er Kraft legte in seine Worte. I że on wkładał moc w jego słowa. Er ließ keines seiner Worte auf die Erde fallen. Samuel nie pozwolił, aby żadne ze słów pańskich spadło na ziemię. Das heißt, er legte göttliche Kraft in die Worte des Propheten Samuel. To znaczy, że on wkładał boską moc w słowa proroka Samuela. Und Samuel wurde als Prophet bestätigt beim Volk Gottes. I Samuel został uznany jako prorok w całym ludzie Bożym. Das heißt, er erwarb sich das Vertrauen beim Volk Gottes.
A to oznacza, że on pozyskał sobie zaufanie całego ludu Bożego. Das ist eine wichtige Belehrung für uns. To jest bardzo ważne pouczenie dla nas. Dass wir geistlich wachsen zum Herrn hin. Abyśmy my duchowo wzrastali do Pana. Dass der Herr selbst unseren Dienst bestätigen kann. Po to, aby Pan sam osobiście mógł potwierdzić naszą służbę. Und dass wir uns Vertrauen erwerben bei den Gläubigen. I abyśmy sobie pozyskali zaufanie u wierzących. Manchmal sagt ein junger Bruder zu mir. Czasami jeden z młodych braci do mnie mówi. Möchte diesen oder jenen Dienst tun. Chciałbym tą czy tamtą służbę wykonywać. Aber die Brüder geben mir kein Vertrauen. Ale bracia mi w tym nie ufają. Aber wir müssen eines wissen. Nie, my musimy jedno wiedzieć. Vertrauen kann man nie fordern. Że zaufania nie można nigdy żądać od drugiej strony. Vertrauen muss man sich erwerben. Zaufanie trzeba sobie pozyskać. Und Vertrauen erwirbt man nicht durch eine Gabe. A zaufanie nie pozyskuje się przez dar, sondern Vertrauen erwirbt man sich durch Benehmen. Ale zaufanie pozyskuje się przez własne zachowanie. Durch die praktizierte Gesinnung des Herrn Jesus. Przez to, że w praktyce będziemy objawiali usposobienie Pana Jezusa. Durch ein Leben des Gehorsams und der Demut. Przez życie, które będziemy prowadzili w posłuszeństwie i w pokorze. Das ist was Gott in seiner Gnade bei uns allen wirken möchte. To jest to, co Bóg w swojej łasce chciałby, aby w nas wszystkich było wykonane, czy zdziałane, osiągnięte. Was er bei diesem Samuel bewirken konnte. To, co on mógł osiągnąć w Samuelu. Samuel blieb in Silo, wo das Haus Gottes war. A Samuel pozostał w Silo, tam, gdzie był Dom Boży. Und Gott erschien ihm an diesem Ort und redete zu ihm. I Pan ukazywał mu się w tym miejscu i przemawiał do niego. Und der große Charakter von des Propheten Samuel ist, dass er ein Beter war. A wielką znakomitą cechą tego Samuela było to, że to był człowiek modlitwy. Durch das Gebet seiner Mutter wurde er empfangen und geboren. Poprzez modlitwę jego matki on został poczęty i narodzony. Etwas später als Prophet sagt er zum Volk Gottes. Trochę później jako prorok on powiedział do ludu Bożego. Fern sei es von mir aufzuhören für euch zu beten. Niech to będzie dalekie ode mnie, abym miał zaprzestać modlić się za wami. Und in den Psalmen wird Samuel erwähnt. A w psalmach również jest Samuel wspominany. Und da wird gesagt, Moses, ein Prophet. I tam w psalmie jest napisane, Mojżesz prorokiem. Und Samuel einer, der den Namen des Herrn anruft. A Samuel jako jeden z tych, którzy wzywają imienia Pańskiego. Samuel hat priesterlich gedient. Samuel służył w służbie kapłańskiej. Samuel war ein Prophet. Samuel był prorokiem. Und Samuel war ein Beter. I Samuel był mężem modlitwy. Das ist das göttliche Bild, das uns gezeigt wird von Samuel. Taki jest Boży obraz, jaki mamy tutaj nakreślony co do osoby Samuela. Möchte dieser Samuel einen tiefen Eindruck auf uns machen. Oby ten Samuel wywierał wielkie wrażenie na nas. Und dieser Samuel spricht prophetisch vom Herrn Jesus. I ten Samuel również proroczo przemawiał o Panu Jezusie. Er wurde groß bei Gott und Menschen. I on wzrastał przed własne u Boga i przed ludźmi. Das lesen wir in Lukas Kapitel 2 im letzten Vers vom Herrn Jesus. I takie słowa również czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale,
w ostatnim wierszu. Wir wollen zum Schluss diesen Vers lesen vom Herrn. I chciejmy jeszcze na zakończenie przeczytać ten wiersz o naszym Panu. Łukasza, drugi rozdział. Lukas 2, vers 52. 52 wiersz, ostatni wiersz. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.